Reset Obywatelski. No i witajcie, Piotr Szumlewicz, witam. To jest inny program niż ten, który zazwyczaj prowadzę, czyli to nie jest Czas na Związki, to jest podsumowanie tygodnia, zastępuje Wojtka Krzyżaniaka, a on generalnie prowadzi ten program w konwencji śmieszkowej. Ja nie jestem może aż tak śmieszkowy jak on i też to, co się w kraju dzieje, aż tak mnie do śmiechu nie nastraja. Natomiast zajawiłem ten dzisiejszy program pod hasłem tego, w jaki sposób w ciągu ostatniego tygodnia PiS zdemolował państwo, więc przyznam, jest to dosyć stronnicze zajawienie, ale wytłumaczę od razu, wydaje mi się, że misją mediów jest patrzenie na ręce władzy. No, mamy władzę pisowską i to taką władzę dosyć autorytarną. Przy okazji, jak mówię o krytyce władzy, to mam na myśli władzę nie tylko polityczną, ale też władzę medialną, władzę kulturalną, władzę religijną. Stąd między innymi krytykuję często Kościół, krytykuję też różnego rodzaju celebrytów, krytykuję niekiedy władzę ekonomiczną jako związkowiec też. W związku z tym zachęcam was do krytyki władzy, co się działo w ostatnim tygodniu, jak ta nasza władza demolowała państwo. Wydarzeń jest sporo, więc możemy o wielu rzeczach dzisiaj sobie porozmawiać. Zachęcam was do dyskusji, postaram się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania, zarzuty, wątpliwości. Zacznę może od newsa, który tak bardzo się nie przebił, bo się chyba trochę do tego, że tak powiem, newsa jakby przywykli się, że to nie jest news. A news brzmi, że Jacek Kurski został wybrany na prezesa Telewizji Polskiej. Nie wiem, czy wiecie. Dwa dni temu to był właściwie taki wybór bez wyboru. Można było przewidzieć. Pan Kurski był jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Telewizji Polskiej i został prezesem Telewizji Polskiej na kolejne 4 lata. Pan Terlecki chyba najmocniej skomentował, że to jest świetny kandydat, bardzo dobrze się właśnie wpisuje w misję też partii rządzącej, w związku z tym Terlecki i Kurski bardzo do siebie pasują, właśnie mogliby się zamienić miejscami, to Kurski mógłby być szefem klubu PiS, a Terlecki mógłby być szefem telewizji, wyszłoby właściwie na jedno. Mateusz Noga mi radzi, żebym zdjął skórę związkowca i przyjął odzienie szydercy. No, staram się, aczkolwiek jak mówię, jakoś mało mnie to bawi. Dlaczego mało mnie bawi? Zacznę może od tego newsa z Jackiem Kurskim, bo ja nie wiem jak wy, w związku z tym, że jestem dziennikarzem też, jestem liderem związkowym, ale też dziennikarzem i nawet napisałem taką książeczkę Wielkie pranie mózgów na temat telewizji publicznej już kilka lat temu. Jeszcze nie było wtedy PiS-u rządzącego, tak jak dzisiaj w telewizji publicznej. Współrządził wtedy telewizją publiczną. Ale ja czasem TVP oglądam i muszę wam powiedzieć, że jednak niezmiennie robi to na mnie wrażenie, tak? To znaczy rozumiem, że Polska ma swoją specyfikę, ma swoją historię, że Prawo i Sprawiedliwość ma swoją taką dziwną specyfikę też w sposobie rządzenia. No to mimo wszystko, jakbyście włączyli sobie czasem na godzinę TVP Info albo obejrzeli sobie wiadomości, to naprawdę robi wrażenie, tak? To znaczy zawsze jest tak, jak na przykład raz na 2 tygodnie oglądam wiadomości albo raz na 3 i sobie myślę, a to sobie włączę, tam nic takiego strasznego nie zobaczę, przecież widziałem już to kilkanaście razy. I zawsze muszę wam powiedzieć, włączam te wiadomości, mówię, wow, jej, jak można było aż tak, że tak powiem, przywalić tutaj nieuczciwie, jak można aż tak kłamać, manipulować i muszę wam powiedzieć, że tak jak Małgorzata Prążka napisała, jest to przerażające, niezdrowo fascynujące, no może w sensie takiego turpizmu, bo jak ktoś nie ogląda, to generalnie wygląda tak, że przekaz jest właściwie popiątny, to znaczy tak, jest prowadząca, na przykład Cholecka, która ma komunikat, że Donald Tusk jest zły, podły, wstrętny, szkodliwy dla Polski. U góry jest taki w kąciku, tak jak jest znak resetu obywatelskiego, to mamy napisane Donald Tusk niszczy Polskę. U dołu na pasku jest napisane Donald Tusk niszczyciel Polski. Po czym mamy tak zwany materiał, tak? Czyli reporter coś przygotowuje i prowadzący ten materiał zaczyna. Donald Tusk niszczy Polskę. Później występuje 3 ekspertów, czyli na przykład tam Stankowski, Sakiewicz i Karnowski na przykład i każdy z nich mówi, no Donald Tusk niszczy Polskę. Drugi, Donald Tusk bardzo mocno już zniszczył Polskę. Trzeci podsumowuje, Donald Tusk jest niszczycielem Polski.
Po czym w podsumowaniu Donald Tusk niszczy Polskę. Dla Państwa reporter jakiś Janusz Kowalski, tak? Po czym jeszcze Cholecka, no jak Państwo słyszeli, Donald Tusk niszczy Polskę. Przechodzimy do drugiego materiału, na przykład o tym, że Trzaskowski niszczy Polskę, albo, no później musi być jeszcze trzeci materiał, czy drugi, czy czwarty, o tym, że Jarosław Kaczyński naprawia Polskę, tak? Bo to wszystko musi być tak skonstruowane. Rzeczywiście materiał po materiale, jak chodzi o Tuska, oni też mają taki talent, że na przykład wrzucają wypowiedź Tuska z 2003 roku, gdzie na przykład, nie wiem, Tusk mówi, żeby zamknąć jakąś kopalnię, więc oni tak w trzech kolejnych materiałach, Donald Tusk chce zamknąć kopalnię, wypowiedź z 2003 roku, oczywiście nie przyjął z 2003 roku, oczywiście wypowiedź jest wyrwana z kontekstu, po czym znowu tych samych trzech, tam Stankowski, Sakiewicz, Karnowski, być może inny Karnowski, mówią, że Donald Tusk niszczy Polskę. No i generalnie rzecz biorąc, właśnie Mateusz Noga słusznie jeszcze mówi, że niszczy Polskę za niemieckie pieniądze, no to też ten kontekst też jest ważny, albo Donald Tusk niszczy Polskę, po czym przychodzi materiał o tym, że Niemcy niszczą Polskę, w związku z tym jest Donald Tusk niszczy Polskę, a drugi materiał jest, że jest Niemcy niszczą Polskę, w związku z tym jakby zbitka jest oczywista, macie sobie kojarzyk, że ten Donald Tusk robi dokładnie to samo, co Niemcy, czyli niszczy Polskę. Wydaje mi się jednak, że to nie jest taka, jak Małgorzata pisze, że to jest taka sztuczka stara jak polityka, bo to jest jednak trochę inne niż te tradycyjne tak zwane media. Ja w mediach publicznych byłem w latach 2010-2012. Wyglądało to tak sobie, to znaczy wyglądało to słabo pod tym, że było strasznie dużo też oczywiście manipulacji, uproszczeń, wypierania kluczowych tematów. Opisałem to w tej swojej książce Wielkie Pranie Mózgów. No natomiast nie było tak grubo, że tak powiem. No czy muszę powiedzieć, że jednak mnie ta skala propagandy zdumiewa, no bo jednak jak do 2015 roku, jak był ktoś, kto mówił, że Donald Tusk niszczy Polskę, to jednak był ktoś, kto mówił zaraz, zaraz, no może niekoniecznie niszczy Polskę, może na przykład Kaczyński bardziej niszczy Polskę, albo może Niemcy nie niszczą Polski, co już taki sąd w TVP jest bulwersujący i nie do zaakceptowania. Mateusz Inkwizytor pisze, że Donald Tusk skandalicznie niszczy Polskę za niemieckie pieniądze ze wsparciem neomarksistów i LGBT. O, no to można tak rozwijać, bo to są też takie twórcze uzupełnienia, tak, że na przykład dodajemy materiał później o LGBT, że LGBT niszczy Polski, Bart Staszewski czy ktoś tam jeszcze, albo neomarksiści, tych neomarksistów to jest bardzo dużo, wszyscy z SLD razem, Platformy Obywatelskiej to są neomarksiści i lewacy i komuniści powiązani z Kontbenditem, czyli również pedofile, tak, i Polańskim. Więc tu cały jest taki szereg tych skojarzeń sięgających tam lat 80. XX wieku, więc to jest rzeczywiście całe pole propagandowe, tylko ja muszę wam powiedzieć, nie chcę tu nikogo obrazić, ale jest coś takiego wśród wielu komentatorów, szczególnie z lewej strony, że nie wolno obrażać elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest prawdziwy polski naród i tutaj nad narodem polskim to trzeba się jakoś pochylać. Ale muszę wam powiedzieć, że jest to jednak potwornie głupie poza wszystkim. Jeżeli ktoś naprawdę w to wierzy, nie lubię ludzi obrażać, ale wiara w to, co się mówi w TVP Info, to naprawdę trzeba być człowiekiem nie tyle małej wiedzy, ale małej myśli również, bo jest to piekielnie głupie, to znaczy to jest tak demonstracyjnie głupie jednak, no nie wiem, ja muszę powiedzieć, że ja oczywiście reaguję na to czasem nerwowo, ale również to jest jak jakaś taka czarna komedia trochę, tak, to jest tak niewiarygodnie głupie, no że aż się robi wrażenie, że można coś takiego w ogóle robić na co dzień, bo jednak te poprzednie władze telewizji, no jednak uważam, że to jest za głupie, żeby aż tak robić, a ci się na to decydują, JB wiadomości tylko jako kabaret strawny, TVP Info przez godzinę, to trzeba być bardzo cierpliwym, eksperci sami swoi, bywa jedno i to samo przez tydzień, paski te ożywe, memy, wykresy, cwanie konstruowane, no właśnie, nie wiem, czy widzieliście, ostatnio był taka tabelka o wydatkach na służbę zdrowia. Tak, jak to wyglądało i 2012 tam nie wiem 4,3, 2013 4,4, 2014 4 i na przykład 5, 2015 4,6, później na przykład 2016 do rządów PiSu jest 4,7, później długa przerwa 2020 5,2 i to 5,2 jest większe mniej więcej razy 2,5 niż 4,7, po czym wpisane 2023. Czego jeszcze nie ma, tak? 6,2 i to w ogóle jest tak trzy razy wyżej i 2027, tam 7,5 i to jest w ogóle, i jakie jest wrażenie widza z daleka? No wiadomo, Prawo i Sprawiedliwość na służbę zdrowia wydaje razy 4 tego, co Platforma Obywatelska, chociaż jest to jakieś kuriozalne kłamstwo, a na dodatek to, co uczciwie wystrzeliwuje, to jest
przyszłość, tak, której nie ma, po prostu jeszcze nie ma i nic nie wskazuje na to, żeby ona tak wyglądała. Więc rzeczywiście tutaj ta propaganda pana Jacka Kurskiego jest wręcz na swój sposób fenomenalna, rzeczywiście poziomem swojej głupoty. Czy tak jak Marek Kaczyński pisze, że bez zastanowienia iluś odbiorców kupuje te bzdury, ja właśnie nie wiem, no chyba to jakiś wpływ ma, chociaż mówię, to jest tak niesamowicie głupie, że aż, no jak mówię, no trudno właściwie krytykować TVP Info, bo to są żywe memy, to znaczy te paski to właśnie nie ma co jak nawet w pewnym sensie one rozbrajają trochę, bo ich nie ma nawet jak krytykować, bo one same się krytykują. To wygląda rzeczywiście jak jakaś autokrytyka trochę, tak? Jakaś autogroteska. Właściwie wszyscy ci ludzie to powinni wylecieć z mediów momentalnie, tak? Chyba, że to miałby być kabaret, a oni tam cały czas są i cały czas to samo robią. Mateusz Noga jeszcze rozbudowuje, Donald Tusk skandalicznie niszczy Polskę za niemieckie pieniądze ze wsparciem neomarxistów i LGBT, chce seksualizować dzieci i młodzież, aby wyparła się katolickiej wiary i przyjęła islam. O, tak? To jest prawda, szczególnie jak była walka z uchodźcami. Sensu to skądinąd większego nie ma, bo akurat islam co do na przykład wizji rodziny, to jest w dużej mierze podobny do tego radykalnego katolicyzmu, tak? I przekaz jest podobny do polskich księży i podobni hipokryci tam są, no ale generalnie im tak wychodziło właśnie, tak? Że Donald Tusk generalnie chce nam islam narzucić tutaj. Islam i obowiązkową seksualizację, obowiązkową masturbację od drugiego roku życia, tak? Obowiązkowe kursy marksizmu, leninizmu, stalinizmu. No i wiadomo, zniszczenie wiary przy pomocy w ogóle karabinów i a jeszcze tego wujka, dziadka z Wehrmachtu, prawda? No, no brzmi to bardzo interesujące, jak takie rzeczywiście opowiadanie trochę political fiction komediowe, tak? A oni tak rzeczywiście na serio robią. No ale wracając do pierwszego newsa mojego dzisiejszego programu, Jacek Kurski został ponownie wybrany na prezesa TVP. Dodając jedną rzecz i na chwilę przeobrażając się w związkowca, myśmy próbowali jeszcze inaczej skrytykować Kurskiego i powstrzymywać ten jego wybór jako związkowa alternatywa, mianowicie myśmy pokazywali i nawet złożyliśmy w tej sprawie skargę do ZUS-u, że za rządów Jacka Kurskiego radykalnie rośnie skala umów cywilnoprawnych w telewizji, to takich lewych umów cywilnoprawnych, takich też takich tak demonstracyjnie lewych, jak ten przekaz jest, tak? To znaczy w TVP jest na przykład wymuszone samozatrudnienie, w których jest zakaz konkurencji z kimkolwiek innym i ta osoba samozatrudniona wpisuje się w grafik i pracuje od godziny konkretnej do godziny konkretnej pod dyrektorem konkretnym TVP, tak? I nie ma etatu, tylko to jest wymuszona firma, tak? Ktoś zmusza człowieka do założenia firmy, ta firma ma zakaz konkurencji i ta firma podpisuje grafiki w telewizji polskiej, tak? I to jest pan Jacek Kurski, ta forma zatrudnienia za pana Jacka Kurskiego się rozszerza. Myśmy myśleli naiwnie, najwyraźniej jako związek zawodowy, że komuś to się nie spodoba, no bo pan Morawiecki ostatnio mówił, że on odśmieciał rynek pracy, to samo Kaczyński, że czas najwyższy, już właśnie Kaczyński tą zaciśniętą pięścią odśmieciowi rynek pracy, a tymczasem Jacek Kurski, jak to Jacek Kurski, z uśmiechem podobnie absurdalne umowy promuje jak absurdalny przekaz i nikomu to zupełnie nie przeszkadza, pan Morawiecki się uśmiecha, tam są jeszcze jakieś dziwne spółki, córki, które w ogóle zatrudniają w ramach umowy o dzieło i zabierają jeszcze tym ludziom, których zatrudniają o dzieło jakieś prowizje, więc to jest w ogóle kosmos tak naprawdę, jak chodzi o prawo pracy, ale to również nie przeszkadza w tym, żeby Jacka Kurskiego wybrać na prezesa telewizji polskiej telewizji publicznej, w związku z tym póki co pan Jacek Kurski jest wybrany na prezesa na najbliższe 4 lata, tak, więc długo może nas męczyć. Bardzo życzę opozycji, jaka by ona nie była, żeby pana Jacka Kurskiego jednak odwołała z tej funkcji, bo nawet jak na standardy pisowskie jest to dosyć straszne. Bożena Breszko mnie rozbawiło oskarżenie Bodnara, że Natur Konstytucja uczył przedszkolaków seksualizacji, propagował ideologię LGBT, chyba nawet jest wniosek do prokuratury. Nie, no wiadomo, że Bodnar uczy przedszkolaków seksualizacji, osobiście właśnie szkolenia z masturbacji prowadzi tam razem z różnymi organizacjami, no i nie tylko, że propaguje ideologię LGBT, ale zamienia te dzieci, tak, pstryk i dziecko już jest gejem czy lesbijką, tak, albo w ogóle zmienia płeć też, tak, za pomocą pstryknięcia Bodnara. No, oczywiście Mateusz Morawiecki odważnie pisze Inkwizytor, kreśli horyzonty nowej ofensywy gospodarczej Polski, no wiadomo, Polska jest prawda, najbardziej rozwiniętym krajem Unii Europejskiej, wbrew Niemcom, tak, wracając do
No, więc mamy pierwszy news taki w sumie dosyć smutny, mimo wszystko można się śmiać, ale on jest w gruncie rzeczy bardzo smutny, że Kurski został wybrany na prezesa Telewizji Polskiej i że ta propaganda dalej nas będzie męczyła. A tak na serio, wydaje mi się, że niestety ona trochę działa nie w ten sposób, że ludzie w to jakoś wierzą, bo aż tak głupich ludzi chyba dużo w Polsce jednak nie ma, ale nie mamy obowiązku znać się na wszystkim. Nikt z nas się nie zna na wszystkim. W związku z tym, jeżeli wielu z nas się nie zna na rynku pracy, nie zna się na polityce społecznej i ma prawo się nie znać, no bo nie jesteśmy ekspertami od wszystkiego i włącza taką telewizję polską, to nawet jak z przymrużeniem oka bierze sobie te zachwyty Morawieckiego, że jesteśmy pierwszym krajem na świecie i w ogóle jesteśmy najfantastyczniejsi we wszystkim, mamy najlepsze wskaźniki dokładnie, wszystkie jesteśmy najbardziej rozwiniętym technologicznie krajem świata i w ogóle miejscem wszechświata najlepszym do życia, to mimo wszystko coś zostaje. Znaczy, telewizja polska moim zdaniem działa jak reklama trochę, tak? My się śmiejemy z reklamy, jak oglądamy jakiś tam ketchup, ale jednak, no tak, dlatego jest reklama, gdyby ona nie działała, to by jej nie było. Coś nam zostaje w głowie i o to telewizji chodzi, żeby coś nam właśnie zostało w głowie i niestety wielu ludziom coś w głowie zostaje, tak? Że na przykład nie wierzą w całą tą otoczkę i w tych głupich komentatorów pisowskich, ale na przykład zostaje im, że rynek pracy w Polsce to jest w ogóle w bardzo dobrym stanie i coś tam sobie składają, coś tam im jednak zostaje i o to w tej propagandzie chodzi. No taki jest cel propagandy. Krzysztof Miński, próbowałem chyba ze 3 razy przez 5 minut oglądać TVP Info, nie udało mi się wytrzymać nawet 0,5 minuty, bo za jakie grzechy miałbym się katować? No bywa to trudne, ja mówię, ja jestem trochę z racji zawodu też, sam śledzę media po prostu i śledzę, jak to się, że tak powiem, zmienia. Jakub Janowicz, mylisz się, wszyscy znają się na medycynie i piłce nożnej. No szczególnie na medycynie, tak, ekspertami od szczepionek szczególnie jest bardzo wielu ludzi, którzy uważają, że szczepionki, no nie wiem, zabijają, mordują, 5G wgrywają, Billa Gatesa, nam pod władzę Billa Gatesa nas podporządkowują, bardzo dużo jest rzeczywiście tego typu o opinii. JB, żadne zaskoczenie z wyborem prezesa, wielu ludzi niestety bezkrytycznie wszystko przyjmuje, co widzi w telewizji. Poziom bywa ekstremalnie żenujący, ale to działa na określoną grupę docelową. No generalnie trochę oczywiście, że chodzi o grupę docelową, ale jak mówię, moim zdaniem przekaz jest szczepionkowy, chodzi nie tylko o grupę docelową, chodzi o to, żeby każdy, kto ogląda, żeby coś zostało, coś nawet malutkiego. Nawet jeżeli ktoś się śmieje z bzdur Sakiewicza, Karnowskiego czy jakiegoś tam innego Stankowskiego, to chodzi o to, żeby zostało, aha, dobra sytuacja na rynku pracy, no może bredzą, ale tu coś jest na rzeczy, tak, jakoś sobie radzą, na przykład to, że zwróćcie uwagę, że częściowo dzięki telewizji polskiej, chociaż tutaj akurat TVN czy Polsat też się w to trochę wpisują, jest przekonanie, że Polska sobie zupełnie nieźle poradziła z epidemią, co jest jakimś surrealistycznym przekonaniem, bo Polsce zmarło najwięcej ludzi w Unii Europejskiej, obok Bułgarii z tego co pamiętam, ale Polska totalnie przegrała z epidemią koronawirusa, to jest totalna kompromitacja, rząd w ogóle powinien podać się do dymisji i co? I nic zupełnie, i nic, i część wręcz uważa, że w ogóle PiS sobie dobrze radzi z tym, tak? Chociaż to są jakieś totalne bzdury, bo sobie fatalnie poradził i na dodatek nie wykorzystał w ogóle tej epidemii rząd, żeby na przykład przesterować gospodarkę na inwestycje w opiekę zdrowotną, nic takiego nie miało miejsca, w ogóle sobie nie poradzili, i co? No i nic, Inkwizytor się cieszy ze szczepionek, ja też się cieszę ze szczepionek, jestem zaszczepiony, mam nawet ten kod QR. I muszę tym wahającym się powiedzieć, nie boli, nie urosła mi żadna nowa część ciała, nie rozchorowałem się ciężko, czuję się bezpieczniejszy i bardzo wam radzę, żebyście się szczepili akurat. No dobra, to był pierwszy news, Jacek Kurski wybrany na prezesa TVP. Druga sprawa to jest wybory na Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja muszę wam powiedzieć, że ja nie znałem pani Lidii Staroń przez, ma dosyć długo już jest ta pani w polityce, jakąś karierę tam robi, no ale muszę powiedzieć, że obejrzałem z nią część wywiadu, poczytałem część różnej wypowiedzi, no i przyznam szczerze, że jest dosyć ostra, to znaczy nie spodziewałem się, że tak niemądra osoba jest uznawana za jakiś, to w ogóle wielu ją uznawało, że ona jest jakoś tam pomiędzy, że ona jest trochę PO, trochę PiS, a trochę to w ogóle lewica, nie Mikonowicz ją nawet poparł. Ja muszę powiedzieć, że słuchałem jej, no to jest jakiś, przepraszam, koszmar, to znaczy znowuż nie chcę używać słowa głupia, żeby nie było, że jestem niekulturalny, ale poziom ignorancji, braku kompetencji jakiegokolwiek wykształcenia, no które jest ważne w wypadku takiej funkcji jak Rzecznik Praw Obywatelskich, no to jest jakiś koszmar, to znaczy, że tacy ludzie w ogóle pchają się na tego typu stanowiska, no to jest zupełnie niesamowite.
Natomiast nie wiem, czy zwróciliście uwagę odnośnie pani Starnia, Anna Gryda pisze, że to jest dramat. No właśnie, jedna jej wypowiedź mnie zainteresowała, bo brzmi tak bardzo poetycko. Mianowicie, że strajk kobiet to wulgarność straszna, przecinek, nienawiść. Wulgarność straszna, nienawiść, tak? Bartkam podobno wielu ludziom pomogła. No nie wiem, czy pomogła, ostatnio był tekst w Polityce, że ona jakoś tam swoimi układami prawie wykończyła jakiegoś człowieka. To pisał Pytlakowski na ten temat. Ja nie wchodzę w jej przeszłość. Tutaj pewnie jakieś dyskusje, być może jakieś procesy sądowe o to będą, natomiast muszę powiedzieć, że jak słuchałem rozmowy z nią, to jest po prostu dramat. To znaczy skala jej ignorancji jest jednak niesamowita. Ja rozumiem, że nie trzeba być profesorem czy profesorką prawa, żeby być rzecznikiem praw obywatelskich, ale jednak trzeba być kompetentnym. No i naprawdę jakiś taki kult ostatnio też na części lewicy, że nie trzeba być wykształconym, że nie trzeba mieć kompetencji. No przepraszam bardzo, jeżeli się kandyduje na rzecznika praw obywatelskich, to moim zdaniem wypada znać prawo, bo to jest rzecznik praw obywatelskich, więc jak się broni czyichś praw, to trzeba znać prawa. Ja prawnikiem nie jestem, w związku z tym się nie pchałem na rzecznika praw obywatelskich i wydaje mi się, że są ludzie, którzy są po prostu kompetentni, a to jest jedyna kandydatka, bo tam już paru ich było, która z prawem nie miała chyba nigdy nic wspólnego, więc zdumiony jestem, a opinia, że strajk kobiet to wulgarność straszna, przecinek nienawiść, no ja muszę powiedzieć, że ona to mówiła w kontekście, że to jest nienawiść wobec Kościoła, który jest oczywiście święty. No ja bym powiedział, że jak już miałbym wchodzić w tą dywagację, to raczej wulgarnością, straszną nienawiścią jest na przykład pan Stanisław Dziwisz, czy Jędraszewski. No ten to tak kipi nienawiścią, że aż po prostu dość zdumiewające jak na biskupa. Mimo wszystko biskupi są straszni generalnie rzecz biorąc, ale Jędraszewski nawet jak na biskupów jest straszny. Tak jak Kurski jest straszny jak na PiS, to Jędraszewski jest straszny jak na Kościół. Więc no rzeczywiście to jest dosyć niesamowite, że ta Lidia Staroń akurat startuje i to jeszcze popierają część ludzi o jakichś lewicowych poglądach. Tutaj widzę, że piszecie różne opinie o tym, że właśnie przez nią ktoś popełnił samobójstwo, że skoczył z 10 piętra ktoś. Bożena Breszko z wykształceniem prawniczym wymaganym ustawą, tam podobno nie ma właśnie w ustawie, że musi być wykształcenie prawnicze, tylko jest szeroko napisane, że powinna mieć kompetencje. No i to jest niestety tak, że PiS ma bardzo liberalne pojęcie kompetencji, właśnie Anna Gryta pisze wiedzą prawniczą, no właśnie, no wypadałoby, żeby skończyła jakieś prawo i w ogóle, żeby miała wiedzę prawniczą, ja oglądałem, to nie ma żadnej wiedzy i kompetencją, jak Krzysztof Olenik pisze, jest to, że bardzo chciała być rzecznikiem praw obywatelskich. Więc dla mnie to jest jakieś kolejne nieporozumienie, więc zacząłem tak, przepraszam was, personalnie, ale rzeczywiście Kurski i ta Staroń to jest inkwizytor, jeszcze uzupełnia premier Mateusz Morawiecki, broni polskie rodziny, umacniając cywilizację chrześcijańską na tle upadającego zachodu przyjartego ideologią LGBT. No, o, piękna fraza, to mogłaby być setka dla TVP Info właśnie. Że tak dopieszczacie te frazy z TVP Info, tego tam jest bardzo gęsto, chociaż tutaj muszę wam powiedzieć, że w TVP Info bardzo często to jest również nie na poziomie od strony językowej, w związku z tym te wasze zdania są znacznie bardziej składne od tego, co często słyszymy w TVP Info, ale rzeczywiście ta cywilizacja chrześcijańska, zabawne jest też to, że PiS bardzo często mówi, że broni Europy. I to jest dosyć zabawne, że PiS broni Europy, chociaż Europa się w ogóle z PiS-em nie zgadza, tak? Że PiS uważa, że ma jakiś niesie jakąś prawdę o Unii Europejskiej, z którą Unia Europejska się nie zgadza, że jest jeden PiS, bo nawet nie Polska, tylko PiS, kontra 26 czy 20, nawet 5 krajów Unii Europejskiej przeciwko, ale to oni reprezentują jakąś istotę Unii Europejskiej czy Europy przeciwko właśnie upadającemu Zachodowi, który jest jakąś kategorią ich zdaniem chyba abstrakcyjną, w przeciwieństwie do rzekomo realnej Unii Europejskiej pisowskiej, tak? Coś niesamowitego zupełnie, tak? Max Fuller, upadający Zachód obudził mnie dziś o 6 rano, straszny hałas od rana. Znaczy problem też PiS-u polega na tym, że Polska już jest częściowo krajem zachodnim i PiS sobie trochę z tym nie radzi, dlatego że dokonuje się pewna, zauważyliście, może pewna zmiana cywilizacyjna, pomimo tej straszliwej propagandy, ludzie się jednak laicyzują, jest coraz więcej związków niesformalizowanych, coraz więcej dzieci się rodzi poza małżeństwami. Jednak szczególnie młodzi ludzie mają inne podejście niż Prawo i Sprawiedliwość, tak? Więc ludzie, część popiera PiS, ale nie z tych przyczyn, które nawet PiS by chciał być może, tak?
Z PiS-em jest tak, że nawet jak 27 osób powie mu, że ma plamę na płaszczu, to i tak będzie twierdził, że myślał. No oczywiście i później Kurski napisze podłe kłamstwo wobec Polski. Karnowski, podłe kłamstwo, plamę na płaszczu to ma Tusk. Później Sakiewicz, kropki na płaszczu Tuska. No i wiadomo, no jak będzie, prawda? Tak oni będą to argumentować. Tak na marginesie, jak chodzi o te Węgry, które jak Małgorzata pisze, że wystarczą, na Węgrzech ostatnio opozycja już dosyć wyraźnie bije Orbana, więc jak będą wybory i na Węgrzech jeszcze wygra opozycja i Orban straci władzę, no to już będzie ciężko. Ciężko będzie rzeczywiście PiS-owi, bo już zostaną sami z tym Erdoganem chyba, tak? Będzie sojusz polsko-turecki. Dobra, przechodząc do, a jeszcze może media, skończymy wątek mediów, bo dwa newsy, pierwszy sprzed, sam godzinę temu zobaczyłem, mianowicie w sumie dobra nowina jakoś tam, bo Kurski co prawda został wybrany na prezesa TVP, ale oglądalność TVP Info spadła o 20, prawie 8%, 27,65% z tego co słyszałem w ciągu, z tego co pamiętam, w ciągu ostatniego roku, 28% spadku. Spadek TVN-u też był, ale 8,98, Polsatu wzrost o 3,15. No i TVP Info przegrywa z TVN24 z tego co pamiętam, ale ten spadek jest optymistyczny, bo jednak to, że ludzie mniej tą propagandę śledzą, no jest coś tutaj w tym optymistycznego. I drugi news z tej samej, że tak powiem, półki, to, że słuchalność radiowej jedynki spadła do poziomu najniższego w historii. To, że oni po prostu potrafili zniszczyć też radio, bo radiowe jedynki spadła do poziomu najniższego, a radiową trójkę to oni w ogóle zmasakrowali. Skąd dzięki temu powstały tam różne inne stacje radiowe i telewizyjne, w tym Reset Obywatelski. To też jest częściowo zasługa właściwie PiS-u, że oni tak rozwalili te media publiczne i też radio i telewizję, że ludzie już nie chcą tego oglądać, więc pojawiła się pewna nisza, żeby był jakikolwiek pluralizm, tak? Bo się to po prostu tego nie da oglądać, więc częściowo oczywiście tak my, jak nie wiem, Radio 357 czy Nowy Świat, trochę jesteśmy dziećmi tej strasznej propagandy, że ludzie po prostu nie mogą już tego oglądać, więc pojawiają się też inne media. Jeszcze widzę tutaj, rozwijacie twórczą myśl Jacka Kurskiego i jego, w cudzysłowie, dziennikarzy, Mateusz Noga, Europy przeżarte ideologią LGBT, za którą stoją neomarksiści opłacani przez Sorosza i wspierani przez bojówki Antify. O, słuszne dwie uwagi, Soros i bojówki Antify rzeczywiście też się często pojawiają. Tutaj zapomnieliśmy o tym, to prawda, te bojówki Antify też i ten kij, jeden kij znaleziono w 2011 chyba roku, był jeden, jedyny kij baseballowy, który przywiózł ponoć ktoś z Niemiec, jeden kij baseballowy z 2011 roku, do dzisiaj przywoływany, w międzyczasie były marsze niepodległości, gdzie zniszczenia co roku ponad 100 tysięcy i tam nie tylko kij, ale i noże i różne inne sprzęty, ale to oczywiście nie ważne. Jeden kij jest kluczowy, jeden znaleziony kij jest nieużyty w ogóle i nie wiadomo, to ja nie pamiętam w ogóle, czy on był baseballowy, no ale generalnie rzecz biorąc, on jest do dzisiaj przywoływany jako dowód, że bojówki Antify chcą podbić Polskę, no a że Soros nas wszystkich finansuje łącznie z Resetem. No oczywiście, że tak. Szkoda, że cholera, nigdy żadnego grosza nie zobaczyłem, no ale że finansowany jestem, to jest oczywiste. Tak jak wszyscy, cała lewica, wszyscy liberałowie, tam wszystko, co jest nie PiS-em, to jest przez Sorosza finansowane. Skądinąd, no trzeba powiedzieć, że ten Soros też zrobili, jego ego chyba jest bardzo mocno podbijane przez Prawo i Sprawiedliwość. Inkwizytor Antifa, jeżeli nie wiecie, stała za atakiem na Kapitol w styczniu, a tak, to prawda. Oczywiście, znaczy Antifa w ogóle dosyć wpływowa z perspektywy TVP Info, to też stoi za tym wszystkim, co się dzieje. I też obok Sorosza Antifa również pewnie tworzy jakoś tam Reset Obywatelski. Kibicuje w każdym razie. Małgorzata Prążkę marzy, żeby poznać paskowego TVP. A to myślę, żeby się zdziwiła. To może być jakiś bardzo niepozorny człowiek, który mówi, w wolnych chwilach on zajmuje się tymi paskami w TVP, tak mówią, a poza tym to wybacz, jestem normalnym człowiekiem, może on to traktuje jako swoją pracę. No, wstrętna praca i wstrętną robotę robi, ale trudno powiedzieć. Inkwizytor pisze, że paskowy wciąga kreskę i jedzie. No może tak, albo bierze, nie wiem, LSD, może, a nie kreskę. Trudno powiedzieć. Julo, antyfaszyzm to powód do dumy, ale w Polsce bywa z tym różnie. No tak, w Polsce raczej faszyzm jest częściej powodem do dumy, antyfaszyzm jest uznawany za zagrożenie dla polskości. To bardzo swoją drogą nieciekawa wizja polskości. Bożena Breszko, ten jeden kij Antify to jak jeden raz wypowiedziane przez Schetynę słowo totalna opozycja żyje własnym życiem. Też prawda, to znaczy pojęcie totalnej opozycji jeszcze nie było w tym waszym idealnej konstrukcji
komunikatu z TVP Info, bo faktycznie totalna opozycja, no to jest po prostu rzecz, no właściwie w każdym komunikacie spotkana oczywiście totalna opozycja, chociaż ja mam, muszę powiedzieć, że mi się dosyć ta konstrukcja podoba, szczerze powiedziawszy. Ja na przykład siebie uważam za w jakiejś mierze, czy w dużej mierze po prostu totalną opozycję. Przyznam się, że uważam, że zdecydowana większość tego, co PiS robi, jest fatalne. I w moim odczuciu tak Platforma Obywatelska, jak i tym bardziej ostatnio Lewica, są zbyt mało totalną opozycją. Więc jak pan Kurski czy jakiś tam Kaczyński chciałby szukać totalną opozycję, to ja zgłaszam się, ja się nie wstydzę tego określenia. Mogę być totalną opozycją i wręcz uważam, że nazywanie kogoś totalną opozycją w pewnym sensie dodaje mu poparcia tak naprawdę. Więc Krzysztof Olenik paskowy to musi być niezły jajcarz. No albo, a może to jest taki człowiek, który robi te paski, później wraca do domu i płacze, bierze jakieś prochy i nie wiem, mówi żonie czy mężowi. Ja wiem, że to straszne, ale co ja mam zrobić? Wystarczy streścić Małgorzata Prążkę, świat zazdrości nam wszystkiego. No tak, no to często jest ten komunikat. To zawsze są w TVP, bo Polak potrafi, tak? I teraz to zostało rozbudowane. Polak potrafi, jest najlepszy Polak, w związku z tym cały świat, wszechświat nam zazdrości wszystkiego. Słuchajcie, zróbmy może krótką przerwę, tak będziemy co pół godziny krótką przerwę na piosenkę sobie robić, i przejdziemy po tej części kurskowej, chociaż oczywiście możecie jeszcze doprecyzowywać ten idealny komunikat TVP Info. Porozmawiamy o urodzinach Czarnka i o tym, co Czarnek chce wprowadzić do polskiej edukacji, bo sobie wypisałem kilka lektur, które chcą wprowadzić. Robi wrażenie, muszę wam powiedzieć. Wysokie zarobki Polaków irytują Niemców. No to jest klasyka absolutna, Marek Jurkiewicz napisał. Słuchajcie, robimy krótką przerwę, za chwilę wracamy. Czarna droga, czarny wóz, głodne oczy w sercu mróz, a nadzieja tuż, tuż, a nadzieja tuż. Siwe noce, siwe dni, szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli. Cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych wzów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja ta. Siwe dni, szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli, la 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 li. Ale pod poduszką twoją śpi, albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja. Nadzieja nie ma strzegu.
za co pić, ale pod poduszką twoją śpi, albo cicho puka do twoich drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja ta. I wracamy, Piotr Szymlewicz. Podsumowujemy tydzień ostatni. Tak jak mówiłem, chciałem dzisiaj podsumować to, w jaki sposób PiS demoluje państwo. Czesław Lisiecki, 10 tutaj czego? To jest dolarów, czy, jako Soros, tak reprezentuje Sorosza. No generalnie wiadomo, że wszyscy tutaj płacą nam jako Sorosze, jako sługusy Sorosza. No cóż, chcąc nie chcąc, wszyscy jesteśmy sługusami Sorosza, jeżeli krytykujemy Prawo i Sprawiedliwość, i podobnie jesteśmy Antifą, a akurat tego ostatniego się specjalnie nie wstydzę, no a Soros niestety, muszę powiedzieć, że nigdy mi nie dał pieniędzy, tak między nami. No, ale chciałem nowy temat zarzucić, bo mamy w tle, oj, Piotr Strychalski, 100 zł, bardzo dziękujemy i w ogóle wam bardzo dziękuję, że wspieracie Reset. Ja jestem też związkowcem, więc tak Reset, jak i Związkowa Alternatywa, którą kieruję, są transparentne finansowo. Ja niedługo jako związek będę przedstawiał też sprawozdanie finansowe. Niedługo też obiecywałem wam tutaj na wizji, więc przypominam, bo zablokowana jest gospodarka trochę cały czas, więc jeszcze się trochę grzebiemy z tymi billboardami przed spółkami Skarbu Państwa, co zbierałem na urodziny zbiórkę, ale te billboardy już się robią, więc niedługo pokażę je. Marek Jurkiewicz, Soros, słuchacz oraz Resetu Obywatelskiego, sympatycy. No, jakoś tam też, tak. Tak rozumiany Soros z pewnością, no ale tu chodzi o czy innego Sorosza. Tak. Jesteśmy sługusami tego Sorosza, którego nie lubi szczególnie mocno Orban. No właśnie, Małgorzata, podobnie jak ja, od 5 lat czeka na przelew od Sorosza, no jasne, to też cholera jasne, nie udało mi się. No ale przechodząc do pana Czarnka, inkwizytor pisze, czy Czarnek to zwykły cynik i oportunista, czy jednak nawiedzony beton. Bartkam odpowiada, zdecydowanie beton. I ja muszę powiedzieć, że zgadzam się. Uważam, że jednak jest to beton, a nie cynik. Jest coś takiego szalonego jednak w tym Czarnku. On się aż tak stylizuje trochę na jakieś dawne lata inkwizycji. Chyba go to jakoś kręci nawet w wymiarze jakimś takim prywatnym, że to jest rzeczywiście... Mam trudne zadanie dzisiaj, muszę powiedzieć, bo wybieram sobie takich bohaterów, wobec których aż się cisną niecenzuralne słowa. Jestem człowiekiem jako dziennikarz, który uważa, że nie należy przeklinać na wizji, trzeba zachować pewien poziom, pewną klasę. Nie należy używać słów wybitnie niekulturalnych. Natomiast tak wobec Kurskiego, jak i wobec Czarnka, no karną się takie słowa, bo Czarnek jest wyjątkowym, jakiego by tu słowa użyć, żeby nie przesadzić, kołtunem nie będzie za mocno. No jest człowiekiem niemądrym. Jest człowiekiem jakby jak na stanowisko, które sprawuje, no koszmarnie głupim. To znaczy tu nie chodzi tylko o ten fundamentalizm. Nawet on jest po prostu człowiekiem potwornie niemądrym, potwornie niewykształconym, potwornie nie mającym wiedzy, potwornie nie mającym jakiejś sensownej wizji, potwornie nie mającym sensownych pomysłów, tylko te jakieś takie tempa, prymitywnie, prostacko rozumiana polskość. No to jest po prostu koszmarne. Inkwizytor, minister Czarnek w walce o prawdę przypomina słowa świętego Jana Pawła II, wielkiego papieża Polaka, abyśmy się nie lękali oddzielać ziaren od plew w obronie naszej świętej katolickiej wiary i matki Kościoła. No, widzisz, inkwizytorze, może rzeczywiście powinieneś jakoś tam jako paskowy TVP Info się zgłosić. To nawet to lepiej brzmi od strony poprawnej polszczyzny niż to, co nam Kurski prezentuje. Marek Jurkiewicz, to jest beton, odranienie i zaślepienie, level Jędraszewski, dzban Mendas z Wisłu Kantusza jest,
Okej, to możecie sobie poprzeklinać za mnie, rzeczywiście mi trochę, że tak powiem, nie wypada, nie chciałbym, chociaż muszę powiedzieć, jak oglądam Czarnka, to jakby trochę nawet Gombrowicz wymięka, bo to jest taki poziom jakiejś takiej kołtunerii potwornej, że aż, no podobnie jak z tym Kurskim, no tak człowiek patrzy i myśli, jej, no jak to możliwe, że człowiek aż tak niewykształcony, nieprzygotowany, tak, taki tępy fundamentalizm religijny jest człowiekiem odpowiedzialnym za naukę i edukację. No przecież to jest koszmarne. No nauka, edukacja to powinien być człowiek mądry, myślący, nawet jak konserwatywny, to jakoś refleksyjna. To jest takie wyjątkowe zaprzeczenie jakiejkolwiek refleksyjności. Ta twarz, na której nie ma śladu myśli, żadnej, po prostu żadnej. Jakieś takie tylko tępe bredzenie, coś w jakimś chrześcijańskim człowieczeństwie, cywilizacji chrześcijańskiej, jakieś totalne odrealnione bzdury. I ten człowiek przychodzi do profesorów w Polskiej Akademii Nauk czy na uniwersytecie i oni się jeszcze mu kłaniają. Znaczy, to jest potworne rzeczywiście. Muszę powiedzieć, że to mnie jeszcze bardziej przeraża niż Jacek Kurski, tak? Że taki pan jest po prostu zwierzchnikiem nauki. No, nauka to jest takie słowo pomnikowe, w dobrym tego słowa znaczeniu. Nauka to jest fizyka, chemia, biologia, socjologia, filozofia, matka nauk. I taki Czarnek. No, straszne. Bożena Breczko, sądzę, że Czarnek doskonale wie, co robi to z pełną świadomością. Znaczy, no pewnie tak, ale zarazem no jest w takim nim spontaniczna głupota. To znaczy, to aż mówię, że robi wrażenie, że to jest, wygląda to na spontaniczne bardzo. No, nie wiem, to właściwie nie ma znaczenia, czy to jest spontaniczne, czy wyreżyserowane, liczą się skutki, ale potworne, to jest oczywiście potworne. Małgorzata Prążka, obawiam się, że może to być cyniczne. Znam sporo absolwentów, profesorowie, doktorzy Kulu i nie wie, że Czarnek jest z tej samej stajni. Inkwizytor, matką nauk jest religia, no tak. Bożena Breczko, Czarnek jest Misiewiczem nauki. Znaczy to jest trochę co innego, bo Misiewicz to był taki chłopek roztropek, taki spryciarz, może pamiętacie, jak Misiewicz gdzieś na dyskotekę poszedł i mówił, mam, słuchajcie, karty, na których tam kas jest nie wiadomo ile, mogę je rozdać, tam wódka i pieniądze, tak? To trochę inny typ, bo Misiewicz to był taki imprezowicz, taki spryciarz, którego podniecała władza i się tym chwalił, a Czarnek to jest rzeczywiście taki Edek z Mrożka, mówiłem na 333. Czesław Lisiecki, nowa wersja czekisty. Czekisty to chyba nie, bo on mi się raczej z jakąś inkwizycją kojarzy. Zorak, Kurski to hipokryta, bo złożył rozwód kościelny, ile dobrze pamiętam, a podobno uważa się za gorliwego katolika. Co więcej, Kurski to aż się bił i groził mediom, że jak one napiszą o jego rozwodzie, to on w ogóle tam ich do bankructwa doprowadzi. Więc to jest niezły cynik. Natomiast wracając do tego Czarnka, bo o czym, dlaczego w ogóle mówię o Czarnku? Czarnek miał niedawno, dwa dni temu bodaj, urodziny. Halszka, Frania, Czarnek krzyży Czarnotę. Więc chciałem mu serdecznie życzyć, żeby naprawdę odszedł z tej edukacji. Niech się, nie wiem, biznesem nawet zajmie, jak musi dobrze zarabiać, nie wiem czym, no. Nawet niech on żyje sobie na bardzo wysokim poziomie, ale niech zostawi w spokoju naukę i szkolnictwo. No, że tak powiem, tylko nie to. JB, co by nie mówić, Jacek Kurski potrafi zręcznie realizować swoje założenia, ma pewne umiejętności organizacyjne, moralność, inna sprawa, Przemysła Czarnek, delikatnie mówiąc, nieporozumienie. No niby tak, no ale można powiedzieć, że Czarnek też realizuje swoje założenia, to znaczy tym założeniem jest głównie jakaś indoktrynacja religijna, więc pod tym względem no też robi co chce, że tak powiem. Joanna Maria Peżanowska-Henninger, przecież właśnie o to chodzi, Kościołowi Polską rządzi ludzie z plasteliny, bez twarzy i splugawili dalej Polskę. Boże, znaczy tęsknimy za Zalewską? Czy nie tęsknię, no ale aż tak, i tu się garną różne słowa, jak Czarnek, to Zalewska chyba jednak nie była aż taka straszna. Znaczy, no miała ten jej wyraz twarzy, no rzeczywiście, mądre to nie było. No tak, też prawda. Ale mimo wszystko chyba Czarnek jest sporo gorszy, mam wrażenie. Małgorzata Prążka, miałem wykładowcę po doktoracie na Kulu, który mówił, że jak nie wierzymy w Boga, to jesteśmy ułomni intelektualnie. I przypomniało mi się, no tak. Natomiast chciałem powiedzieć wam, dlaczego mówię o Czarnku, bo to, że on tam miał urodziny, to są jakieś takie śmieszki, tak, że śmiejemy się właśnie, że ja mu życzę tam, żeby dał sobie spokój ze szkolnictwem. Natomiast Czarnek ostatnio przedstawił swój plan reformy czy rewolucji lektur szkolnych i właśnie o tym chciałem dwa słowa powiedzieć, jeszcze tylko Marek Kaciński na Kongresie Edukacji Kościół, to znaczy my wszyscy, czyli pedagodzy, a przede wszystkim pedagodzy chrześcijańscy, za same te słowa powinny mieć zakaz zbliżania się do edukacji. Znaczy przede wszystkim to jest w ogóle niezgodne z konstytucją, no bo
w konstytucji mówi się jednak o po pierwsze równości wobec prawa, a po drugie o tym, że państwo jest bezstronne, jest słowo bezstronne w polskiej konstytucji wobec na przykład różnego rodzaju religii, a Czarnek nie jest bezstronny, bo jest po prostu jakimś fundamentalistą religijnym, który sprzyja fundamentalistom Ordo Iuris, jest de facto częścią tego ruchu fundamentalistycznego i państwo nas de facto powinno przed takimi Czarnkami chronić, a on jest ministrem, no to jest coś zupełnie niesamowitego, a Suski miał urodziny w ten sam dzień co Czarnek, cholera, to ja nawet nie wiedziałem, drugi orzeł. Bożena Breczko, Kaczyński kiedyś wyraził życzenie, że trzeba wychować nowego człowieka w nowym chrześcijańskim duchu, Czarnek realizuje ten program. No też tak uważam, tak, to o to dokładnie chodzi, więc tu się od Kurskiego nie różni. Natomiast chciałem wrócić do tych lektur, bo to muszę przyznać jednak znowuż, tak jak te wiadomości TVP straszne, robi na mnie wrażenie, że to już jest tak tępa indoktrynacja, że wygląda na dowcip. Joy B. Kurski buduje TVP, Czarnek rujnuje naukę, ciemny lud wszystko kupi, może to jedno i drugie pasuje. Ale słuchajcie, przytoczę wam tylko, nie wiem czy czytaliście, jakie lektury proponuje nam pan Czarnek. Otóż tak, sobie wypisałem kilka tylko. Lolek, opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły, Jan Paweł II, przekroczyć próg nadziei, Jan Paweł II, tryptyk rzymski, Jan Paweł II, pamięć i tożsamość, Jan Paweł II, fides et ratio, Karol Wojtyła jako inny autor niż Jan Paweł II, przed sklepem jubilera, André Frossard, nie lękajcie się rozmowy z Janem Pawłem II, Stefan Wyszyński, zapiski więzienne, Paweł Zuchniewicz, ojciec wolnych ludzi, opowieść o prymasie Wyszyńskim, i to ma być wprowadzone. Część jako obowiązkowe, część jako dodatkowe, tak? Czyli tu mamy tego Wojtyłę się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem Wojtyły i Wyszyńskiego. Dziewięć Wojtyły i Wyszyńskiego dajemy już tak. No tak jak z tym TVP Info mówiłem. U góry Tusk zły, na pasku u dołu Tusk zły, wprowadza Cholecka Tusk zły, setka zajawiona, że Tusk zły, trzech ekspertów, że Tusk zły i podsumowanie, osiem takich, że Tusk zły. To tak samo tutaj osiem potwierdzeń świętości, wielkości, wspaniałości Jana Pawła II, taki Kim Jong-un, tak? No, chyba mocniejsze, nie wiem, czy w Korei Północnej jest aż taka tempa propaganda. Zorak, ja bym zasugerował taki tytuł Jan Paweł II, kiepski aktorzyna, Max Fuller, Jan Paweł II w Poroninie. Magdalena Mikołajczak, krucjaty wrócą, będą na siłę ewangelizować dzieci ateistów w szkołach, czy zabronią im w ogóle nauki. Inkwizytor, może to jednak plan na laicyzację, Jan Paweł II będzie najbardziej omijanym i znienawidzonym autorem, w związku z tym reszta towarzystwa i Małgorzata jeszcze więcej od P2 młodzież wytrzyma. Ja właśnie nie wiem, nie jestem tu akurat takim optymistą, bo propaganda jednak, mówię, to działa jak reklama. Ludzie się śmieją, ale coś w tych głowach zostaje, tak? To nie jest tak, my się możemy w dużych miastach śmiać. Tak samo jak swego czasu śmialiśmy się z delikatniejszych w sumie pomysłów Giertycha, które też były głupie, ale to też działało w wielu miejscowościach, więc ja się obawiam, że to jednak jest plan ogłupiania młodych ludzi. Konsekwentny inkwizytor, Korea Północna jest najbardziej religijnym państwem świata, cała służy wielbieniu dynastii Kimów. No w pewnym sensie tak, jeżeli mamy tą analogię stosować tutaj, no ale Polska pod tym też jest religijnym bardzo krajem świata, dlatego że telewizja publiczna służy wielbieniu dynastii Kaczyńskich, tak? To znaczy Jarosław to jest tam po prostu śmieszne, bo ostatnio też nie mówiłem o tym, że Kurski wpadł na pomysł, tak, żeby film nakręcić o Kaczyńskim i Kaczyński sam się wkurzył, bo to przesada i że na tym straci, bo prawdopodobnie ten film o Kaczyńskim byłby w czołówce najgorszych filmów świata. Dominik Jerych, Jan Paweł II pierwszy. O, i tu już proszę, Jan Paweł II pierwszy. Na pasek TVP Info ładnie by weszło. Bożena Breczko, to ciekawe, jeśli religia będzie obowiązkowa, to co z dziećmi innych wyznań albo ateistami? A? Co? Nic. Pomysł był taki, żeby obowiązkowo wprowadzić etykę albo religię, ale wiadomo, w większości szkół nie ma etyki, w związku z tym byłaby obowiązkowa religia. Sprzeczne z konstytucją? Sprzeczne. A oni, co oni tam myślą o konstytucji? Obchodzi konstytucja. Konstytucję złamali już w wielu punktach, więc mogą złamać i tu. Natomiast chciałbym uzupełnić te kwestie książkowe. JB, przymusowe lektury brzydne, uczniowie skorzystają ze streszczeń, zakują, zdadzą i zapomną.
No tak, ale ludzie się uczą czytać. Ja uważam, że dobrze jest czytać książki. To uczy logicznego myślenia. Jest pewna konstrukcja tekstu, nawet Jana Pawła II. I źle się dzieje, że mają się uczyć na Janie Pawle II. Źle po prostu, tak? Powiem wam tylko jeszcze, co chcę wyrzucić. Nie wiem, czy zetknęliście się z tym, co pan minister chce wyrzucić z podstawy programowej, bo tutaj przynajmniej cztery propozycje pana ministra do wyrzucenia są interesujące. Mianowicie, między innymi wypisałem sobie Winnetu Karola Maya. Ciekawe, prawda? Że chce wyrzucić Winnetu. Ciekawe, co się nie podoba tutaj panu Czarnkowi. Chcę też wyrzucić, i tutaj bardziej rozumiem, Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Pamiętacie? Bo ja to akurat film pamiętam. Książki nie czytałem, pamiętam film. I tu rozumiem Czarnka, ponieważ Stowarzyszenie Umarłych Poetów, jako film przynajmniej, jest filmem, który jakoś chwali nonkonformizm. A nonkonformizm jest rzeczą jak najbardziej obcą Kościołowi katolickiemu, dlatego że Czarnek widzi edukację jako naukę tępego posłuszeństwa, i taka jest też wizja Kościoła katolickiego. W związku z tym rzeczywiście Stowarzyszenie Umarłych Poetów ma wylecieć, bo uczy nie takich postaw jak trzeba. Stowarzyszenie Umarłych Poetów było lekturą wręcz obowiązkową, co ciekawe. A tu piszecie, że Czarnek już wydał polecenia, aby kuratoria oświaty zakazały w szkołach czytania zakazanej książki za tytule Konstytucja. A to też prawda jest właśnie. Znaczy to już jest surrealizm, dlatego że Konstytucja właściwie powinna być lekturą absolutnie obowiązkową na kilku przedmiotach. No to jest podstawa w ogóle wiedzy o społeczeństwie, więc to, że w ogóle się karze ludzi za to, że Konstytucję czytają, to już jest gruby surrealizm. Inkwizytor na pewno stawi łyska z pokładu i dwom górnicy pojadą. Nie wiem, czy aż tak przywiązani. Krucjaty może nie będzie, bo zresztą cel krucjat był inny, ale zaczyna się coś na kształt kontrreformacji. Michelkę pisze taki dopasowany do naszych czasów. No to moim zdaniem tak. Marek Jurkiewicz, po co uczniom na siłę wciskać setki lektur, skoro i tak większość zapomniał, a wstręt do czytania pozostanie. No częściowo tak, Piotr Strycharski, wspaniały film. No mi też się podobał, bardzo dawno temu go oglądałem, ale mam takie wspomnienie, że to jest generalnie film o nonkonformizmie i o odwadze cywilnej, tak to się wtedy, pamiętam, nazywało w dzieciństwie, o tym mówiłem, czyli takie odwadze, że wszyscy są przeciwko tobie, a ty jesteś z kimś solidarny, bo na przykład jest jakiś inny, bo go to też w pracy często jak kogoś mobbingują i ty wstajesz, mówisz, nie zgadzam się na to. Tak wspominam Stowarzyszenie Umarłych Poetów i nie przez przypadek pan Czarnek wyrzuca to z kanonu, ponieważ uważa, że na przykład geja, lesbijka, ateistę można po prostu zaszczuć, i taki jest moim zdaniem element przekazu pana Czarka. Zaszczuwanie ludzi, którzy inaczej myślą, zaszczuwanie niekatolików, zaszczuwanie lesbijek, zaszczuwanie gejów, zaszczuwanie ludzi, którzy się po prostu czymś różnią od tej narodowo-katolickiej normy. A mówiłem o Stowarzyszeniu Umarłych Poetów, wyrzuca też, co ciekawe, pan Czarnek Jana Parandowskiego Mitologię o Rzymie. Jest to najwyraźniej jakieś niebezpieczeństwo, nie wiem, dla katolicyzmu, że może ta wizja Parandowskiego Rzymu jest zbyt mało katolicka, coś tutaj nie pasuje, i wyrzuca też Małą Apokalipsę Tadeusza Konwickiego. No też w sumie bardzo, znaczy straszne to wszystko jest oczywiście, ale na swój sposób też dowcipne te pomysły pana Czarnka, że cokolwiek, co jest jakby niezgodne z takim tępym narodowo-katolickim postrzeganiem Polski, ma być wyrzucone, taki, że już ma to być takie siermiężne, tak jak te paski w TVP Info. Młody człowieku, Jan Paweł II był wielki, u dołu, u góry, w środku, nauczyciele ma mówić 9 czy 10 przekazów, że właśnie Jan Paweł II był wielki. Polaku, jesteś katolikiem, 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 katolikiem. MC Wyspa wolała Old Shatterhanda. No tam było kilku, i był też Old Shorehand, i był Winnetu. Też kiedyś to czytałem. W sumie wolałem od polskich autorów. Jakieś to było takie bardziej zmitologizowane, ale ciekawe, że akurat Winnetu chce wyrzucić pan Czarnek, coś mu tam nie pasuje. No, natomiast przy okazji oczywiście chciałem trochę na serio przypomnieć swoje książki, bo jeżeli mamy czytać cztery encykliki papieża plus jedną książkę Karola Wojtyły jako niepapieża, to może byśmy w takim razie na przykład wprowadzili jako obowiązkową lekturę moją książkę Ojciec Nieświęty, gdzie pokazuje, że Jan Paweł II był postacią dosyć obrzydliwą, która broniła pedofilów, oszustów finansowych, błogosławiła dyktatorów, nienawidziła kobiet i osób nieheteroseksualnych, która była powiązana
ze skrajnymi fundamentalistycznymi odłamami Kościoła i wyrządziła dużo złego samemu Kościołowi, że Jan Paweł II był też osobą, która walczyła z antykoncepcją w dobie HIV. Więc gdyby Czarnek zdecydował się narzucić 4 encykliki papieża, ale dorzucił mojego Ojca Nieświętego jako obowiązkową lekturę, to w taki deal mógłbym wejść. Niech młodzi ludzie, ja jestem w pełni za nich, czytają Wojtyłę, ja czytałem Wojtyłę, czytałem nawet nie wszystkie z tych encyklik, ale czytałem, tak, Pamięć i tożsamość, Fides et Ratio. I proszę bardzo, można sobie przeczytać, ale później polecam mojego Ojca Nieświętego. Jeżeli pan Czarnek by się na to zgodził, to ja w sumie nie miałbym nic przeciwko temu, że była dyskusja, tak? Wojtyła kontra krytycy Wojtyły. U mnie w książce jest wiele tych głosów krytycznych. Skądinąd Ojciec Nieświęty lada dzień będzie miał dodruk, bo się sprzedały wszystkie egzemplarze z tego pierwszego wydania. No i przy okazji oczywiście też jako lekturę bym dodał mojego Bezbożnika, też wam polecam. I znowuż, jest Biblia czytana, w związku z tym przeczytajmy Biblię i później moją książkę Bezbożnik przeciwko władzy religii. Niech młodzi ludzie zdecydują, czy wolą wizję Biblii, czy wolą wizję pisaną dosyć prostym językiem mojego Bezbożnika. Zresztą takich książek trochę jest, tylko reklamuję akurat swoją książkę, ale jestem w pełni za. Wtedy bym powiedział, ok, niech młodzi ludzie przeczytają Biblię, Koran, różne święte księgi, plus niech przeczytają właśnie też mojego Bezbożnika i wyrobią sobie opinię, co jest lepsze. Czy nawet na jedne zajęcia niech przeczytają fragmenty Bezbożnika i fragmenty Biblii. Ja sam bym na taką konfrontację chętnie poszedł. Ja tak samo jak czytałem Wojtyłę, to też czytałem i Biblię, więc ja tutaj jakby jestem pluralistyczny, więc panie ministrze Czarnek, tutaj prawda, niech pan podejmie wyzwanie, niech pan po prostu oferuje młodym ludziom różne wizje świata, nie wciska do głowy jakąś tępą propagandę narodowo-katolicką. Krzysztof Olejnik, system by się zawiesił. JB, jest dobry pomysł konfrontować dzieła JP2 z pana książką. Małgorzata, a Bezbożnik czeka na czytanie w najbliższych najpierw, Piotr Strychalski. Małgorzata Prążka, ale biorąc pod uwagę, jak czasem daleką interpretację narzucają, to może jeszcze z tego JP2 zrobi się lewak. Oj, chyba nie, Jan Paweł II już tutaj Czarnek ma twardą interpretację Jana Pawła II. Tak na marginesie to jest dosyć zabawne, dlatego że Jan Paweł II był na przykład przeciwko karze śmierci, był przeciwko różnego rodzaju wojnom, które Polska popierała, na przykład w Iraku, czy w byłej Jugosławii. Tutaj jakoś tak ta świętość Jana Pawła II nie odgrywała takiej bardzo dużej roli. To dosyć ciekawe, jak się selektywnie tutaj ta władza wybiera sobie tak papieża, do co jej pasuje. Bożena Breszko, też polecam Bezbożnika i Ojca Nieświętego, zamiast lektury albo oprócz. Znaczy ja uważam, że konfrontacja niech będzie. Uważam, że dobrze znać dzieła religii światowych i podać młodym ludziom narzędzia do ich krytyki. Jeżeli przeczytają dzieła krytyczne, też powiedzą, nie zgadzamy się, bo uważamy, że Biblia jest do obrony. Proszę bardzo, brońcie sobie. Zresztą jak chodzi o tego mojego Bezbożnika, to właśnie o to chodzi w tej mojej książeczce, bo to jest wyzwanie dla katolików też, żeby zderzyli się z moimi argumentami i mi odpowiedzieli. Proszę bardzo, drodzy katolicy i katoliczki, przeczytajcie i powiedzcie, nie, tu się pan myli, tu wcale nie ma władzy, tu wcale nie ma przemocy, tu wcale nie ma wykluczenia, my wcale nie krzywdzimy kobiet czy LGBT. Nasza wizja polityki społecznej jest spójna. Proszę bardzo, drodzy katolicy. I moim zdaniem właśnie młodzi ludzie powinni też dostać narzędzia z różnych stron. A Czarnek proponuje taką tępą, kretyńską propagandę. I to jest dosyć straszne. Daj Bill, zawsze trzeba było się wstrzelić w klucz. Nie było, nie ma miejsca na własne interpretacje literatury. To znaczy, jak chodzi o Biblię w ogóle, Jana Pawła II, to jest dosyć ciekawe, dlatego że Biblia, jak wiecie, jest dokumentem, książką, którą interpretowano na miliard sposobów, po prostu miliard. I w katolicyzmie jest tak, że generalnie tym, który wykładnia, którego obowiązuje, to jest papież. Tak katolicy mają, tak jest w katolicy, ja nie jestem katolikiem. W związku z tym dzisiaj obowiązuje wykładnia niejakiego Franciszka. Ten Franciszek, no nie za bardzo go lubi jakiś tam Jędraszewski czy Rydzyk, zaczyna być jakiś mały konflikt, więc ja jestem ciekaw, czy Czarnek przypadkiem się nie przychyli do wykładni Jędraszewskiego przeciwko Franciszkowi i przestanie być właśnie katolikiem. To jest dosyć niesamowite. Anna Gryta zamiast Winnetu powinien być te kumsech o konia w końcu z Polakiem w jednej z głównych ról. A wiesz co, ja chyba kiedyś tego Okonia czytałem, jednak jakoś Maj do mnie bardziej docierał, był taki bardziej jakby odrealniony, może
lepiej mi się czytało, ale to było tak dawno temu, że nie pamiętam. Małgorzata Prąż, gdyby w ogóle katolicy czytali Pismo Święte tak często, jak się na nie powołują. To prawda, chociaż ja muszę powiedzieć, że Biblia jest dokumentem strasznym, przynajmniej czytanym literalnie. Jest tam strasznie dużo rzeczy przerażających, podłych, wstrętnych, niemoralnych, a niekiedy niemądrych. W związku z tym trzeba to sobie, i o tym taki Franciszek wie, czy nawet Jan Paweł II wiedział, trzeba to sobie reinterpretować. Trzeba to sobie, krótko mówiąc, wymyślić na nowo. Tak to jest z tymi księgami świętymi, że one powstały bardzo dawno temu. Bożena Breczko, znam wielu ateistów, którzy przeczytali Biblię, katolika żadnego. No właśnie, to jest, to tak jest. MC Wyspa Piotra szykuje się może jakieś nowe wydanie Bezbożnik, ale Bezbożnik dopiero co się ukazał. W związku z tym na razie nie będę robił dodatkowych wydań, bo to się ukazało ile? Półtora miesiąca temu. Natomiast Ojciec Nieświęty będzie teraz do druk chyba przyszły tygodniu. Olga Budniak. Aha, że Belgia łupi Rosjan 2-0. No cóż, jak chodzi o Mistrzostwa Europy, nie mam jakichś jednoznacznych typów, chociaż Belgia chyba zaczęła jakoś ładnie grać w ostatnich latach. Ja generalnie zawsze lubiłem te kraje, które ładnie grały, na przykład Holandia, ale też Niemców lubiłem. To od razu zaraz Kurski jakby oglądał, powiedział mi, no tak, jeszcze lubię jak Niemcy grają, to wiadomo. Soros, Niemcy, Antifa i te klimaty. Grzegorz Szafrański, katolicy czytają Biblię taką dla dzieci. No tak, czyli to takie szkolenia, żeby te dzieci wtłaczać właśnie w te ramy religijne. JB, ten program ciekawszy od meczów, no tutaj to zdania musiały być, to są bardzo podzielone, bo jest dużo też osób, które się interesują meczami. Ja kiedyś znacznie bardziej się interesowałem, no ale jakoś to rozumiem, no część ludzi to jakoś porywa się, jakoś tam identyfikują. Piotr Strychalski, Bożena Breczko, przeczytałem Biblię dwa razy pracując w Australii, tamtejsze wydanie wróciłem bezbożnikiem. Znaczy od wielu osób słyszę taki przekaz, natomiast z drugiej strony, no niestety, tak jak mówiłem, Czarnek trochę podobnie jak Kurski wiedzą, co robią. Ta tępa propaganda część osób zniechęci, część osób zdeformuje, czy wykończy psychicznie, a część osób jednak przekona, czy nie tyle przekona, ale nawet na zasadzie takiej reklamy, jakiejś zajawki, więc wydaje mi się, że tutaj jednak ważne jest to, żebyśmy się bili o inny kształt edukacji. Mateusz mówi, ja też Franciszka nie lubię, o zgrozo. Ja też przyznam, że nie przepadam za Franciszkiem, to jest jednak szef korporacji zwanej Watykanem, który robi cały czas dużo złego, zresztą ten Franciszek niby coś nowego miał wprowadzić, niby taka rewolucja totalna, a tymczasem podaje się do kobiet w zasadzie się nie zmieniło. Pedofile, jak chodzili w obrębie kościoła, bezkarnie tak chodzą. Panowie, którzy chronili tych pedofilów, są totalnie bezkarni, żadnych interwencji nie ma. Pan Rydzyk w Polsce się rozpycha, ma obrzydliwe poglądy na każdym polu. Żadnej interwencji Franciszka nie było. Kościół jest instytucją stricte hierarchiczną i Franciszkowi tak naprawdę wolno wszystko. I wcale nie degraduje tych obrzydliwych, tu nie będę używał żadnych brzydkich słów, ale tych naprawdę podłych ludzi, którzy naprawdę strasznie krzywdzili dzieci na przykład. I ja nie widzę, żeby tutaj Franciszek jakiejś rewolucji dokonywał. Bożena Breczko, bezbożnika można kupić wysyłkowo w świecie książki. W każdej księgarni praktycznie można kupić, jest dostępny bezbożnik. Inkwizytor został bezbożnikiem, kiedy chciał zostać bardziej świadomie wierzącym. No tak to często bywa, aczkolwiek na Zachodzie rzeczywiście ta religia jest inna niż w Polsce. Kiedyś wam przytaczałem tutaj taką historię, że jak byłem w Szwecji, to oni robili wtedy, tamtejszy kościół robił dyskusję przy kawie i ciasteczku, które to kościół stawiał wokół złego wychowania Almodovara, tak? Czyli wokół pedofilii kościoła, czyli oni sami zapraszali na dyskusję. Tak? Nie mówili, że my tu jesteśmy dumni, tylko przyznawali się i chcieli o tym dyskutować, chcieli się oczyścić jakoś, tak? Chcieli się zderzyć, prawda, z oskarżeniami na ich temat i to jest takie podejście, jakie powinno być. Ja dlatego na serio mówię, że edukacja powinna tak wyglądać, że bierzemy sobie na przykład encyklikę Wojtyły i bierzemy krytyków Wojtyły. To może być Mój Ojciec Nieświęty, to mogą być inne dzieła, już troszkę ich powstało. Bierzemy sobie Biblię i bierzemy Bezbożnika albo jakieś inne dzieło krytyczne wobec religii, jakiegoś Dawkinsa czy kogo tam jeszcze, prawda? Trochę tych książek jest, w związku z tym Małgorzata Mikołajczak z religią jak z narkotykami najlepiej w ogóle nie próbować. Znaczy mi się wydaje, że problem... Czy narkotyków należy próbować, czy nie próbować, nie chcę tu się wypowiadać, temat jest kontrowersyjny, niektórym to jakoś tam pomaga w życiu, część artystów też brało narkotyki, się jakoś tam nimi inspirowało, na pewno z narkotykami należy uważać, natomiast problem chyba z tą polską religią katolicką jest taki, że ten polski model katolicyzmu to jest jak taki tani żur,
Nawet to nie jest jak opium, jak mówił Marx, tylko taki tani, bardzo trujący żur. I tu jest chyba kłopot, że ten Jędraszewski, ten Dziwisz, to jest coś tak obrzydliwego po prostu, to jest to coś tak ohydnego, a jakby nie było, to są szefowie polskiego kościoła katolickiego. Znaczy, jak ktoś mówi, jestem katolikiem, ale nie lubię kościoła. No nie, to się oszukujesz, sorry, ale katolicyzm to jest religia hierarchiczna, religia, która ma swoich duchownych i ci duchowni są zwierzchnikami. Jędraszewski, Dziwisz i spółka są zwierzchnikami na Polskę, to są wasi szefowie, jak jesteście katolikami. Nie musicie być katolikami, możecie wierzyć w Boga i nie uznawać tej hierarchii. No, macie wasze prawo, jesteście wolnymi ludźmi, więc znaczy ja tu jestem otwarty. Jakbyście przeczytali mojego bezbożnika, bezbożnik jest zachętą do myślenia i jest taką zachętą do takiego przetestowania waszej religijności. Tak? Że jeżeli wierzycie w Boga, spoko, każdy ma swoje wyobrażenia, swoje wiary, swoje przekonania. Niektórzy religijnie traktują jakiś zbiór poglądów politycznych, inni mają otoczkę religijną, dają wokół, nie wiem, seksu albo miłości, albo hobby jakiegoś. Jeszcze inni żyją książkami po prostu i się w nie bardzo angażują, więc można się w religię angażować. To nie musi być nic złego, tylko warto przetestować. I moja książeczka, ten bezbożnik, to jest taki test, czy przypadkiem ta wasza religijność nie jest przemocowa, czy nikomu nie robicie krzywdy. Czy w waszej religijności nie ma na przykład poglądów krzywdzących wobec kobiet, wobec LGBT, wobec ateistów, wobec socjalistów, wobec, nie wiem, osób, wobec buddystów, tak? I problem polega na tym, że z mojej książeczki wynika, że szczególnie religia katolicka, no żyję w Polsce, więc pisałem głównie o religii katolickiej, jest strasznie dużo bardzo przemocowych, bardzo szkodliwych poglądów. Tak argumentuję w tej swojej książeczce i apeluję do katolików, katoliczek, jeżeli macie inne zdanie i wasz katolicyzm, czy wasza wykładnia katolicyzmu jest taka, że wasz katolicyzm jest przemocowy, spoko, napiszcie o tym, przekonajcie mnie, pokażcie, że katolicyzm może nie być na przykład patriarchalny. Moim zdaniem jest to ważna część religii katolickiej, niestety. Żeście się tu rozpisali. Januśka, Biblia to najważniejsza książka w moim życiu, dzięki tej lekturze jestem ateistką. No, trochę tak może też być, bo Biblia jest takim bardzo mocnym przekazem i w sumie na wielu poziomach przemocowym, więc jeżeli być może dlatego księża wcale tak nie zachęcają do czytania Biblii i oni uważają, że ich trzeba słuchać, a nie czytać oryginalne, tak? To protestanci czytają Biblię. Inkwizytor Franciszek to jest członek zarządu do spraw PR zrobiony prezesem organizacji, nic więcej. No, częściowo tak, ale dzięki takiemu podejściu można zrzucać odpowiedzialność z Franciszka, to tak jak z Wojtyłą, tak? Że w sumie do dzisiaj wiele mediów, łącznie z liberalnym, mówi nie, to ewentualnie Giwsz odpowiadał, a Wojtyła to nic nie wiedział, tak? Było mnóstwo pedofilów wokół niego, no ale to nie jest jego wina, to jest wina nie może Dziwisza, może jakiegoś tam innego, a Jan Paweł II czyściutki, no. Trochę go tłumaczą tak jak Stalina, tak? Stalin jako też do spraw PR, a nie tam jakiś zbrodniarz, prawda? No, to oczywiście, że Stalin miał inne winy niż Jan Paweł II, ale jak chodzi o mechanizm tłumaczenia, mechanizm jakiejś racjonalizacji, to niestety podobnie. Wierni pisali do Jana Pawła II, ratuj nas ojcze przed tym strasznym człowiekiem, jak na przykład Maciel de Gollado, i do Stalina pisali, ojcze, szefie, ratuj nas przed zbrodniczymi urzędnikami. No i niestety i tu się czyści autorytet, tak, który nie zasługuje na mianę autorytetu. Ani Stalin, ani Jan Paweł II niestety na mianę autorytetu nijak moim zdaniem nie zasługują. I tutaj polecam mojego Ojca Nieświętego, że ja pokazuję, dlaczego nie zasługuje na mianę autorytetu. Staram się być bardzo, bardzo argumentacyjny. Małgorzata pisze, że Kościół w Niemczech zaczyna dopuszczać do siebie święcenie kobiet, błogosławią parę LGBT, da się zmienić. No ja też tak uważam, no najwyższy czas, ale w Polsce takiej woli moim zdaniem nie ma. Słuchajcie, zróbmy sobie króciutką przerwę, jeszcze parę tematów jest. A, jest jeszcze ta śmieszna akcja na przykład odsyłania książek Tokarczuk, bardzo śmieszne, nie odsyłali ani jednej w końcu. Słuchajcie, zróbmy krótką przerwę i za chwileczkę wracamy. Call
trzeba walczyć o wszystko. Walczyć o przyszłość i o teraz i tu. Trzeba wyjść na boisko, biec do utraty tchu. I liczyć, że wybiega się tak pozytywny wynik. Chociaż gramy na wyjeździe, a sędzia jest z nimi. Chociaż mamy pod wiatr i nas kopią po nogach. My walczymy stale, no bo to jedyna droga. Opowieść o patentach, które na nas ma los, który potyka nam szczęścia, pęta pod nos. Ale w każdym zaklęta jest kość, zostaje w gardle jakość, bywa kością niezgody. Rodzi w nas złości, przynosi dowody, że nic nie jest jak powinno być i powody, by życia nie śnić. Dla mnie to bzdury, po sobie widzę, że niebo może być blisko i bliżej, że każdy miesiąc, tydzień i dzień może być jak najpiękniejszy sen. Więc śmiało zmień swe życie, wiedz dokąd pędzisz i weź się za siebie, zamiast narzekać i ględzić. Zawsze jest dobry czas, mówił tu, że te twoją myśl jeden raz. Panie, ja nie wiem czasami co zrobić. Kiedy życie znów odcina mi nogi. Kiedy chciałem jak najlepiej, ale wszystko znów jest źle. Myślę, po co znowu wchodzić w tę grę. Czy nie rzucić tego w diabły i nie popłynąć z prądem. Jak śnięte ryby albo ci, którym tak zwany zdrowy rozsądek. Odpowiedziałby się nie wychylać, iść tam gdzie tło. Ja nigdy nie umiałem pozbyć się moich marzeń. Bezkrytycznie robić tego, co bezdusznie każe. Albo coś, albo ktoś, bo słyszę w głębi mnie. Słuchaj, uczuć, myśli, patrz, a nie będzie źle. 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 No i wracamy. Piotr Szumlewicz. Widzę, że temat Kościoła jednak wciąż żyje i bardzo dobrze w sumie. Ja zawsze mówię, że kwestie związane z Kościołem katolickim są ważne i osłabienie wpływów Kościoła jest jednym z największych wyzwań dla wszelkich środowisk postępowych w Polsce i tu powinna być moim zdaniem koalicja na rzecz osłabienia Kościoła, radykalnego osłabienia Kościoła w Polsce. I tutaj uważam, że powinno być i Lewica, i Hołownia, i Platforma. Wszyscy powinni radykalnie uderzyć w Kościół. Uderzyć konfrontacyjnie. Nie dlatego, że oni powinni być jakimiś zwierzęcymi, jak to się kiedyś mówiło, antyklerykałami, tylko dlatego, że pan Jędraszewski czy pan Dziwisz to są po prostu ludzie wstrętni. Zdegenerowani, zepsuci, niemoralni, krzywdzący innych ludzi, nie mający nic wspólnego z jakąkolwiek moralnością, etyką, dobrem wspólnym. Są to po prostu obrzydliwi, podli ludzie, którzy nie powinni mieć w życiu społecznym dokładnie nic do gadania. I naprawdę, jak ktoś jest elementarnie przyzwoity, jak ktoś ma jakiekolwiek elementarne wartości, ideały, to powinien tych ludzi wyrzucić ze swojego serca, ze swojego sumienia, ze swojej duszy, z czego tam jeszcze, niezależnie od tego, czy wierzy w Boga, czy nie wierzy.
Ja muszę powiedzieć, że jestem zszokowany, że cały czas wśród nawet części opozycji jest takie przekonanie, że co prawda Kościół tam sobie kilka razy zgrzeszył, ale może jednak ten Jędraszewski czy ten Dziwisz gdzieś tam powinni zachować troszeczkę szacunku. Nie, nie zasługują na dokładnie żaden szacunek, te typy to w ogóle w więzieniu powinny siedzieć. W związku z tym apeluję też do wszystkich polityków i polityczek opozycji, naprawdę zjednoczcie się przeciwko tym typom. Uważam, że to, co robi polski Kościół, jego liderzy, jest totalnie haniebne i to, że oni cały czas bronią pedofilów, jest po prostu obrzydliwe. Ja nie rozumiem, jak można bronić typów, którzy ukrywają pedofilów. A ci panowie to robią. Od wielu lat są totalnie zdemoralizowani, zdegenerowani. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś, tu nie chcę się chwalić za bardzo, ale 6 chyba lat temu, dawno temu, byłem z niejakim Rysiem Czarneckim w Polsat Newsu, pani Gozdyry. Było to dawno temu, być może między innymi dzięki temu programowi panowie z PiSu i panie przestali chodzić do mediów z jakimikolwiek komentatorami, którzy nie są politykami parlamentarnymi. Ja nie jestem politykiem parlamentarnym, w ogóle nie jestem politykiem, w takim sensie przynajmniej no, partyjnym, nie należy do żadnej partii, no ale wtedy jeszcze chodzili. I Rysio Czarnecki poszedł ze mną do Polsat News, żeby porozmawiać o Janie Pawle II. No i przed programem coś tam se gadał właśnie, że tutaj wielki Polak, coś tego, ja zmieniam temat, bo ja nie chciałem go też uśpić, jego czujność, więc coś tam mówiłem o podróży, no nie wiem, że lubię Grecję albo Hiszpanię, są fajne kraje. No i wchodzimy na wizję, a Czarnecki mówi, no jak się chyba wszyscy zgadzamy, Jan Paweł II, największy Polak, wielki, wielki człowiek, wspaniały człowiek, prawda, panie redaktorze, mówi do mnie, a ja mówię, no nie wie pan co, to taka dosyć odrażająca postać i muszę powiedzieć, że jestem zdumiony, bo gdyby wasz Jarosław Kaczyński, wasz prezes był tak odrażającą postacią jak Jan Paweł II, to myślę, że nawet wy byście się od niego odwrócili. A według mojej wiedzy, nie lubię pana Jarosława Kaczyńskiego, ale według mojej wiedzy pedofilów to on jednak nie ukrywa. I gdyby ukrywał tak jak Jan Paweł II, to by został jednak przegnany i pewnie w ogóle poszedł do więzienia, tak? Czarski. Ten człowiek, zaczął w trzeciej osobie o mnie mówić od tego momentu, do Gozdyry, to co ten człowiek przed chwilą, ten typ przed chwilą powiedział, ja się zacząłem do niego uśmiechać, no mówię pan co, no bronił tych pedofilów, tych oszustów finansowych, według mojej wiedzy tam sporo tych przekrętów kryjecie finansowych, no ale Jan Paweł II naprawdę na masową skalę ukrywał, jeżeli wy ukrywacie przekręty i różnych oszustów na tą skalę, co Jan Paweł II, no to źle by było, no więc jakby, jeżeli chcecie, tak jak pan, wasz kolega Zbigniew Ziobro mówi o jakiejś walce z korupcją, z jakimiś oszustami, no to powinniście się odwrócić od Jana Pawła II, który krył przekręty, bronił oszustów, bronił przestępców, pedofilów, no więc chyba generalnie powinniście się od tego Jana Pawła II odwrócić, ale Czarnecki, bardzo muszę powiedzieć, byłem content, że udało mi się Rysia Czarneckiego totalnie wytrącić z równowagi, był strasznie zdenerwowany. Dlaczego był zdenerwowany? No bo oczywiście polska debata publiczna, i to dotyczy nie tylko PiSu, ale właściwie cała debata publiczna, cały czas jeszcze nie jest jakby... Ludzie już zaczynają być przygotowani, ale dziennikarze, elity intelektualne cały czas jednak mówią, że nie, Dziwisz to może już dobry nie jest, ale Jan Paweł II, no święty, koniecznie tam, prawda, powinniśmy czytać go też w szkołach i to nie tylko jest opinia Czarnka. No, ale generalnie rzecz biorąc powoli na szczęście się ten Jan Paweł II odczarowuje i jednak coraz więcej jest głosów, że Czarnek przesadza z tymi 5 encyklikami i to akurat bardzo dobrze, tak, że rośnie jakaś opozycja, natomiast jednak się boję, że dzieci będą jakoś demoralizowane przez te zmiany zapowiadane przez Czarnka. Bożena Bryczko pisze, że Franciszek nie ograniczy władzy i wpływów Kościoła w Polsce, bo to by było wbrew doktrynie, która nakazuje poszerzać wpływy i zasięgi. Polski Kościół robi to bardzo dobrze. No pod tym względem tak, ale z drugiej strony, tutaj trochę na serio, uwaga optymistyczna, strajk kobiet trochę podupada, no ale jednak ta fala krytyki Kościoła katolickiego bardzo duża nastąpiła i wydaje mi się, że jednak Kościół jest już tak archaiczną instytucją, tak bezczelną, tak zdemoralizowaną, tak zepsutą, że jeżeli ten Kościół światowy, nazwijmy to, watykański, tak, chciałby zadbać o rozszerzenie swoich wpływów, no to Jędraszewski nie zdobędzie chyba poparcia. Tak za 5-10 lat to myślę jednak, tu jestem umiarkowanym optymistą, że Jędraszewski czy Dziwisz nie będą przyciągać nowych ludzi. To są tak wstrętne typy, zepsute, zdemoralizowane, jak mówię, nie dzisiejsze poza wszystkim, nie nowoczesne, nieatrakcyjne dla młodych ludzi,
no, że Kościół będzie tracił jednak. Takie mam przekonanie, więc to jest pewien plus, nazwijmy to, że Jędraszewski jest taką po prostu, przepraszam za sformułowanie, ale kreaturą wstrętną, no, która po prostu wyzywa kobiety, gejów, lesbijki. Tak naprawdę Jędraszewski jest osobą, która chyba jest w Polsce najbliżej języka nazistów po prostu. To, co on mówi o kobietach czy o LGBT, to jest język naprawdę bliski nazistowskiemu czy faszystowskiemu. To znaczy, to jest ten rodzaj stygmatyzacji, dehumanizacji, że to w ogóle powinno być, on tak naprawdę powinien też za to odpowiadać karnie po prostu. No to jest... Przepraszam, że się uniosłem, ale uważam, że Jędraszewski potworne ma poglądy i biorąc pod uwagę jednak cały czas jego wpływy, szczególnie u starszych ludzi, to jest facet, który próbuje zainicjować po prostu jakieś pogromy. On mówi językiem pogromowym. To jest jakaś totalnie obrzydliwa postać. Jeżeli Franciszek by go wywalił za to, no to okej, okay, ja w ogóle nie lubię Watykanu, krytykuję, to jest jakaś jakaś sformalizowana sieć, strasznie hierarchiczna, strasznie antykobieca, strasznie homofobiczna, ale jakby Franciszek pogonił tych polskich, tu nie będę brzydkich słów używał, nieciekawych panów, to jakiś drobny szacunek, czy większy szacunek dla niego bym miał. No na razie niestety nie mam do tego podstaw. Inkwizytor pisze, że każdy ma prawo do swojego imaginowanego przyjaciela, jaki człowiek takie hobby. Też tak uważam. Jeżeli ktoś chce na przykład rozmawiać, nie wiem, jakimś na przykład zwierzaczkiem wymyślonym, który ma na przykład jakieś trzy sympatyczne rogi, się często uśmiecha i usypia na przykład, jak ktoś nie może spać. No proszę bardzo, no. Nawet jeżeli nawet sympatyczne mogłoby być, tak? Jeżeli taka istotka z trzema rogami usypiająca zajmowałaby się głównie usypianiem, tak? Że człowiek leży, zamyka oczy, widzi tego człowieka z takimi trzema rogami na przykład i nie wiem, ta istota usypia. No proszę bardzo, no dlaczego w to nie wierzyć, jeżeli to nikomu nie szkodzi, nie generuje żadnych przemocowych wyobrażeń, to jestem, znaczy nie mam nic przeciwko, no. Mamy swoje nerwice, tak? Różni ludzie mają nerwice. Nie ma w tym nic złego. Natomiast w momencie, kiedy ktoś wierzy w taką istotę, która generalnie rzecz biorąc buduje świat jako świat męski, jako świat homofobiczny, która buduje świat w ten sposób, że wszyscy mamy wierzyć w dogmaty wiary, że istnieje istota i ta istota na przykład chciałaby, żeby o niej gadać w szkołach, no to ja nie chcę takiej istoty, tak? W związku z tym, wracając na chwilę do mojego bezbożnika, ja w tej książeczce piszę, że Bóg katolicki jest po prostu istotą skrajnie prawicową, jest fundamentalistą religijnym, która się rozpycha, tak? Taka jest wizja polskich biskupów przynajmniej. No, jeżeli macie inną wizję Boga, to okej. Okay. No, tylko, że w takim razie jednak fajnie by było, jakbyście się odcięli od tej wizji Jędraszewskiego i Dziwisza, która jest potworna, bo ja uważam, że Jędraszewski i Dziwisz robią strasznie zły PR Bogu. Znaczy Bóg, którego polscy biskupi opisują, to jest jakiś potwór po prostu nienawistny, który nienawidzi kobiet LGBT, który rodzi poczucie winy, jakąś chorą wizję grzechu, sumienia, które po prostu inicjuje nam jakieś poczucie winy, nie wiem, że uprawiamy seks pozamałżeński albo że chodzimy na paradę równości. No to sorry, no taki Bóg to jakiś bardzo nieciekawy typ, tak? I który na takie strasznie chłodny, zimny, nie można z nim pogadać, bo on tylko ocenia. Czasem jak ktoś umrze, to jest jego wybór, bo jemu się tak podoba. Jakaś strasznie niefajna wizja swoją drogą. Więc tutaj do osób wierzących apeluję, że jeżeli macie jakieś no, elementarnie takie poglądy prawno-człowiecze, nie życzycie źle kobietom, gejom, lesbijkom, ateistom, no to jakoś walczcie, żeby tą swoją wiarę zmienić, no bo póki co ta wiara katolicka w Polsce bardzo, bardzo nieciekawie wygląda. Inkwizytor, nie zrzucam odpowiedzialności, uważam, że organizacja wybrała typa, który wie, czym rządzi, kryje smród, robiąc propagandę. No tak. Zosia Lem martwi, że inny głos jest niesłyszalny. Znaczy mi się wydaje, że trochę zaczynają być słyszalne te głosy jednak. Nawet zmieniają się dane dotyczące oceny Wojtyły, że jeszcze 10 lat temu to na pytanie, czy Jan Paweł II jest wielki, największy, to 97,8%, to jak po prostu jakiś, nie wiem, Kim Jong-un czy Kim Il-sen, tak, wielki, największy i to wszystko dużymi literami. Dzisiaj już jednak, szczególnie u młodych, te procenty się bardzo, bardzo zmieniły. Miszalkę Międlar to dobry ksiądz, Szóstak, owszem, chce być kuli udawanym luzem, chce trafiać do dzieciaków i młodzieży, Międlar to brunatna ekstrema. A czy moim zdaniem tak naprawdę Jędraszewski to jest taki Międlar, no bo Międlar już nie jest księdzem, ale Jędraszewski to jest taki, tak naprawdę taki bojówkarz, tak, który zachęca do przemocy, bo Międlar to jest no, otwarty taki
cham, przepraszam za sformułowanie, ale Międar, no to na demonstracjach, na, nie wiem, na marszach niepodległości wręcz zachęcał otwarcie do przemocy. Ale Jędraszewski de facto to samo robi w kościołach, no więc to się tutaj nie różni specjalnie. Ja widzę, że tutaj rozmawialiście chwilę o Międlarze, jakiś takim tym, tej, takiej faszystowskim skrzydle polskiego kościoła. Marek Kaczyński, Piotrze, wiesz, że światowy kościół swoja, polski swoje, nasz to jest jakiś odrębny byt poza wszelką kontrolą. Jeżeli byłby poza wszelką kontrolą, no to znaczy, że w takim razie to już nie byłby kościół katolicki, bo kościół katolicki to jest taka instytucja, drodzy katolicy i katoliczki, gdzie jednak papież jest szefem, zwierzchnikiem wiary i tą istotą, to jest jeden z dogmatów, która prawomocnie interpretuje Biblię. Prawomocnie. Jego, w tym wypadku Franciszka, wykładnia obowiązuje, jest prawdziwa z perspektywy katolickiej. Małgorzata się pyta prążkę, dlaczego nauczyciele nie protestują, chyba że ja tego nie widzę, to przepraszam. No mi się to też nie podoba, dlatego między innymi założyłem związkową alternatywę, żeby jakoś tak ożywić ten ruch też związkowy, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Kiedyś protestował, a teraz tak średnio wychodzi. Przegrali strajk i coś tam się zacięło. Słuchajcie, może zmieńmy trochę temat, bo już nie mamy bardzo dużo czasu, a chciałem jeszcze powiedzieć o kilku rzeczach, które w sumie trochę są zabawne, trochę są straszne. Jeszcze Ambroży Klec pisze, że Bóg jest skromny, umieścił swoją ukochaną planetę na zadupiu jednej wśród 2 bilionów galaktyk. No nie przesadzaj, no to... Znaczy generalnie dominuje przekonanie w katolicyzmie, że nigdzie indziej życie nie istnieje, no i nasz umysł jest tak cudowny. No jest w nim coś ciekawego, ale jak patrzę na umysł takiego Jędraszewskiego, to nie wiem, czy to jest aż tak bardzo cudowne. Inkwizytor pisze, że papież jako jedyny interpretuje dogmaty, w dodatku jest tym nieomylny. No tak to w katolicyzmie właśnie jest. Polski Kościół jest tak samo katolicki jak polska demokracja, pisze Bożena Breszko. No mówię, jest katolicki na mocy, jakby katolicyzm jest religią skrajnie hierarchiczną, tak? W związku z tym, jeżeli papież nie mówi Jędraszewskiemu, Dziwiszowi i spółce, panowie, wynocha stąd, wy nie jesteście prawdziwymi katolikami, no to oni tu szefują, no to niech Franciszek się za nich weźmie, jeżeli chciałby to wszystko zmienić. Dobra, słuchajcie, kilka informacji ciekawych z ostatnich dni, zmienimy temat. Religia i katolicyzm też budzi moje emocje. Nie znoszę kościoła katolickiego, przyznaję to szczerze. Jak ktoś mówi, co się pan interesuje kościołem, jak pan jesteś ateistą, to ja mówię, to nie ja się zainteresowałem kościołem, tylko kościół zainteresował się mną. Włazi mi do mediów, włazi mi do szkolnictwa, chce mi włazić do łóżka, włazi do systemu prawa, włazi nawet do Sejmu, wlazł nawet w postaci krzyża, włazi do urzędu, włazi do szpitali i księża się wszędzie rozpychają, wszędzie są, mają wszędzie przywileje, mają mnóstwo przywilejów podatkowych, w związku z tym jak ktoś mi mówi, nie pchaj się pan do kościoła, to ja mówię, przestanę się pchać, jak kościół się przestanie pchać, to kościół dostaje miliardy od państwa i mnie to po prostu wkurza, tak? I z tą swoją obrzydliwą ideologią, moim zdaniem, którą nazywają jakąś prawdą wiary, wciskają się wszędzie, gdzie się da i na dodatek jeszcze partia rządząca, czyli PiS, uważa, że jak ktoś tego nie wyznaje, to jest nihilistą, nie ma żadnych wartości. A przepraszam bardzo, spadajcie, to wy jesteście nihilistami, jeżeli nie znacie mnie dobrze. Ale naprawdę zapewniam was, jestem istotą znacznie bardziej moralną od Jędraszewskiego i Dziwisza. Znacznie bardziej moralną, tu nie mam żadnych wątpliwości, że ja powinienem być wzorem moralnym dla polskich biskupów. I każdy z was, przepraszam, nie uważam, że to jakieś bardzo wysokie standardy, po prostu wystarczy być elementarnie przyzwoitym człowiekiem, żeby być bardziej moralnym od liderów polskiego kościoła. Właściwie 99% z nas jest bardziej moralnym od Dziwisza, bo to jest po prostu strasznie zdegenerowany, zepsuty człowiek. No, więc to chciałem tyle o tym kościele i może zmieńmy temat, tak jak pisze JB, bo późna pora, godzina, więc zmieniamy temat. Kilka newsów, jak was, który was zaciekawi, to w niego wejdziemy. Tak, minęły dwie wiosny, wiosna przestaje istnieć. Temat delikatny, ja jestem kojarzony z lewicą, mam poglądy lewicowe, natomiast ja muszę wam powiedzieć, że jest to jednak dla mnie rozczarowanie i Biedroń okazał się krótkodystansowcem, zasapał się bardzo szybko. Ja wam muszę powiedzieć, że ja nie przepadałem za jego prowadzeniem polityki już wcześniej. Wydawało mi się, przepraszam bardzo, że Biedroń, jak zdobywał poparcie, to on był takim trochę lewicowym baszoborą. Mam na myśli te jego zloty. Ja może jestem tradycyjnym związkowcem, dziennikarzem czy politykiem. Ja lubię, że mówię do ludzi po pierwsze, po drugie, po trzecie. Tak? Trzeba na przykład podnieść pensję, bo.
Raz, dwa, trzy, cztery. Tak? Mamy program i go realizujemy. Zarzucacie, że program się nie spina? Przepraszam bardzo, spina się, bo raz, dwa, trzy, cztery. A Biedroń przyjął taką strategię właśnie takich zlotów, tak, że ten Biedroń jako guru na stadionie, wow, zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie lepszą Polskę. I tam wszyscy zamykają oczy i lepsza Polska. Okej, okay, no ja to rozumiem, że zdobywa się poparcie też emocjami. No ja nie jestem w Sejmie, on się dostał tak do Europarlamentu, chociaż trochę tak naprawdę szwindel tam zrobił, bo obiecywał co innego, ale okej, okay, więc mógłby mi powiedzieć Biedroń, no to zrób to co ja, to wtedy pomyślimy, tak? No ale generalnie rzecz biorąc, moim zdaniem wyszło słabo, wiosna bardzo szybko się zasapała, Biedroń też nie ma dzisiaj takiej charyzmy jak miał, nawet tymi metodami na Baszoborę już nie przekonuje, Małgorzata wskazuje, że wiosna była lewicowa tylko pod względem kwestii tożsamościowych, znaczy ona miała jakiś potencjał gospodarczy, ale tu moja ogólna uwaga. Przyznam wam szczerze, ja nie rozumiem polskich partii, również opozycyjnych, dlaczego mają tak głupich doradców. Dobrze życzę opozycji jakiejkolwiek, niech oni odbiorą temu PiS-owi władzę, ale dlaczego doradcami Lewicy, Platformy są ludzie, którzy no tak na oko nie mają żadnego przygotowania. Dlaczego mówiłem o tym w swoim programie tym środowym, tak, bo prowadzę w środę o 17, zapraszam was serdecznie, czas na związki. Ale tu chciałem tylko hasłowo. To, że oni po prostu nie mają w ogóle ekspertów, że to wszystko jest takie na wow, tak, że pod setkę, to co teraz Czarzasty też wyprawia, tak, że kogoś wyzywa i jemu się wydaje, że on dzięki temu zdobędzie poparcie. Naprawdę trochę, żeby było w tym programu. No nie wiem, czy ja jestem jakiś staromodny, że ja bym chciał, żeby był program i żeby ten program był przekonujący po prostu. Ja nie wiem, czy to jest za dużo, że oczekiwania od polityków, żeby formułowali tezy i potrafili je obronić. Może za dużo, no nie wiem, no bo Biedroń takiego czegoś nie zrobił. Julo, wiosna dawno przestała istnieć, bo jest zależna od SLD-owskiej kasy, masa aparatczyków i pozerstwa wiośnia, ale jaki pan taki kram pasują do betonowej SLD, Marek Jurkiewicz, Biedroń jechał na efekcie nowości i poparcie z dnia na dzień. Malało, gdyby eurowybory były tydzień później, nie przekroczyłby 5%. Małgorzata Praszkę, pisma tych najlepszych. Bożena Breszko, Biedroń był w swoim czasie dobrym showmanem, ale za nim powinni stać fachowcy, a tak cały zapał, którym porywał ludzi, poszedł diabłu. No właśnie tak, też mi się tak wydaje. Kolejna sprawa, trochę może w takim razie etosowa. Sąd oddalił powództwo Daniela Obajtka, który chciał zakazać mówić w Gazecie Wyborczej o jego majątku, więc jeden news dobry dzisiaj, tak? Sądy póki co czasem jednak orzekają na niekorzyść tych panów z PiS-u, chociaż Daniel Obajtek generalnie przyzwyczaił, zaczął nas przyzwyczaić do tego, że on generalnie specjalnie wyroków się nie słucha specjalnie, tak? Jak sąd zablokował mu przejęcie Polska The Times, on powiedział, że po prostu sąd nie miał takiego prawa. Tak po prostu. No cóż, jeżeli się jest Danielem Obajtkiem, takim kowbojem, co się tutaj ma dwa rewolwery, to się mówi, sąd, co mi sąd podskoczy. A najsmutniejsze jest to, że w Polsce to działa. Taki kowboj Obajtek stanie i rzeczywiście polskie państwo właściwie rozkłada ręce. A co więcej, polskie państwo w postaci PiS-u mówi, że on ma rację. Zły sąd, podły sąd wydał wyrok wbrew Obajtkowi, a Obajtek jest racją stanu, w związku z tym wyrok jest po prostu nieważny, no ale w każdym bądź razie nie ma blokady dla Gazety Wyborczej. Można mówić o Danielu Obajtku, w związku z tym słuchajcie, dalej możecie się śmiać w postaci memów, wpisów na Facebooku, Twitterze, Instagramie, gdzie tam chcecie. Możemy mówić w Resecie Obywatelskim o tym, że Daniel Obajtek ma mnóstwo nieruchomości, część nabyta w jakiś dziwny sposób, w jakichś przedsięwzięciach rodzinnych i panie Obajtek, nic nam pan nie możesz tutaj zrobić, bo jest wyrok sądu. Jeszcze widzę, że tutaj mówicie o wiośnie, tak, że bazowała na osobowości Biedronia, entuzjazm spadł po porażce w wyborach prezydenckich. No ja sam pamiętam, to było słabe, bo on miał też bardzo słabą po prostu kampanię prezydencką. Ja nawet osobiście jako lider związku wtedy zapraszałem go na nasze pikiety. Zachęcałem, żeby do nas przyszedł. Nic z tego nie wyszło, nie zadbał nawet o to, żeby zdobyć nasze poparcie. A wystarczyło przyjść na jedną naszą pikietę, bo robiliśmy pikietę wtedy tuż przed wyborami pod Ministerstwem Aktywów Państwowych, pod Sasinem, tak? Sasin, no wiecie, to nie jest najlepszy minister. Biedroń by przyszedł, pewnie by zdobył poparcie ludzi, którzy tam demonstrowali, tam byli pocztowcy, tam były stewardesy, tam byli pracownicy socjalni, no ale cóż, no nie chciał najwyraźniej. Kolejna sprawa, a jeszcze jak chodzi o te powództwa, ci prezesi spółek Skarbu Państwa w ogóle tak mają, że lubią grozić pozwami, mi też grozili pozwami, ale na razie przegrywają ze mną, bo i Porty Lotnicze i PLL Lot się wycofali z pozwu wobec mnie. Jeden groził mi na 200 tysięcy, drugi mi groził na 1 000 000 złotych. Nie pamiętam, czy wam o tym wspominam, ale nawet zabawne, bo prezes Rotu, pan Milczarski, pozwał mnie kiedyś na 200 tysięcy
i chciał 100 tysięcy na fundację Jana Pawła II, więc to nawet miało w sobie, nazwijmy to, pewien polot. Tak zabawne to dosyć było. W sumie Małgorzata Praczka, czy można już mówić, że Ordo Iuris są fundamentalistami opłacanymi przez Kreml? Tu jest trudniejsza sprawa, ale wydaje mi się, że łatwiej jest mówić, że po prostu Ordo Iuris są fundamentalistami. Znaczy, to chyba nie ulega jakimś większej wątpliwości, a nawet nie wiem, czy Ordo Iuris jakoś się tego wypiera, bo to, czy są opłacani przez Kreml, czy są opłacani przez, nie wiem, jakąś sektę, nie wiem, w Peru czy w Brazylii, to chyba nie ma większego znaczenia. Marek Jurkiewicz, a może coś o tym, że PiS stawia na kobiety do Sądu Najwyższego JNSA, rzucił żonę sędziego Radzika, żonę sędziego Lasoty i żonę posła Karskiego. Znaczy, w ogóle ten nepotyzm jest jakiś potwornie wkurzający i to jest rzeczywiście demoralizujące, i PiS faktycznie jakieś takie, stworzył jakieś takie mafijne maski, że już tak bezczelnie rzuca tych swoich, prawda, rodziny posłów i jakichś tam nominatów w spółkach Skarbu Państwa, żony, mężów, ciotki, wujków, nie wiadomo, kolegów, po prostu coś zupełnie niesamowitego, więc tutaj tego jest naprawdę dużo. No, więc tutaj to ja muszę wam powiedzieć, że tym kolesiosem jestem jednak zdumiony. Inkwizytor pisze, że Ordo Iuris jedyny, którym nie płaci Soros. A cholera wie, może, a może Soros wszystkich opłaca łącznie z PiS-em, trudno powiedzieć. Proszę na Bryczko, Ryzykowi też sąd odmówił zawieszenia sprawy, będzie wznowiona 30 czerwca. No właśnie, tam jest w ogóle z Ryzykiem perspektywa, że, niby, że może Ryzyk będzie skazany na więzienie. To by nawet było zabawne. Już ja swoją drogą widzę, jak się zamyka Ryzyka do więzienia, to Ryzyk po prostu by się otoczył swoimi ludźmi i byście zobaczyli, nie poszedłby do tego więzienia. By się okazało, że jest ponad prawem, jak znam życie. Tak to niestety wygląda. Kilka jeszcze spraw ciekawych, bo niedługo nie mamy bardzo dużo czasu, a spraw parę jest. Kukiz ogłosił, że nie wyklucza startu z list PiS-u i powiedział, że będzie głosować, jak sobie PiS zażyczy, o ile PiS zrealizuje 2-3 jego propozycje programowe. Tak jak wam mówiłem, dzisiaj mam takie trudne zadanie dosyć, dlatego że wybieram sobie ludzi, wobec których garną się przekleństwa, tak? Pan Kurski, pan Czarnek, była pani Staroń, Obajtek, no takie, no wobec Biedronia jednak nie mam aż takich jakichś wrogich uczuć, żeby przeklinać. No ale jakby tutaj Kukiz to jest, nie wiem, jakiego słowa użyć. No człowiek mało ciekawy, że tak powiem, politycznie. Słynny jest jego cytat, że jeżeli on pójdzie do polityki, to można zaraz mu napluć w twarz. Było coś takiego, prawda? Pamiętacie? Więc generalnie rzecz biorąc, powołując się na jego słowa i traktując jako wiarygodnego, ja generalnie nie lubię pluć ludziom w twarz, ale jeżeli ktoś was lubi pluć ludziom w twarz, to może mu ktoś może napluć w twarz zgodnie z jego życzeniem. Właściwie trochę by wypadało. Tak jak Małgorzata pisze, Kukiz antysystemowiec. Ja muszę wam się pochwalić tym, że ja już chyba 7 lat temu pisałem o tym, że Kukiz jest konformistą i tak naprawdę wyraża dyskurs władzy. Wtedy mówię, jak to Kukiz konformistą, co to ma być? Żaden konformista, przecież to antysystemowiec właśnie. No i właśnie, na czym polega ta jego antysystemowość? On właściwie zafiksował się w pewnym momencie na tych nieszczęsnych Jowa, które brzmiały jakiś po prostu bełkot pijacki. Nawet nie pijacki, bełkot po prostu, już nie będę mu insynuował, że on jest jakiś tam nietrzeźwy, chociaż czasem tak rzeczywiście wygląda. Ale te Jowy, co jest w ogóle jakimś idiotycznym zupełnie pomysłem, bo gdyby w Polsce te jednomandatowe okręgi wyborcze wprowadzić, to Kukiz w ogóle by wypadł totalnie, bo wtedy by się scena polityczna podzieliła na PiS i PO, czy tam PiS i przynajmniej największą siłę opozycyjną, tudzież opozycja byłaby zmuszona do tego, żeby zrobić bloki, mielibyśmy dwie partie, tak? I byłby to fatalny system wyborczy po prostu, a Kukiz by totalnie znikł. Więc to w ogóle jakieś idiotyczne zupełnie, jakieś skrajnie populistyczne, prymitywne, i wtedy by dopiero coś wataszkowie wchodzili nam do Sejmu, więc jakieś kompletnie kretyńskie, ale to, że ten Kukiz, który mówił, że tak, ja tu jestem antysystemowy pierwszy, który kontestuje te brudne partyjne układy, po czym przychodzi taki Kukiz i wchodzi w partyjne, najbrudniejsze, najobrzydliwsze układy z Kaczyńskim, mówiąc, że on w ogóle bezmyślnie poprze kilka pisowskich ustaw w zamian za to, że oni mu poprą kilka ustaw. Czyli taka po prostu cyniczna, polityczna gra w najgorszej odsłonie, to jeszcze mówi to wprost. To znaczy, to jest po prostu, ja nie wiem, czy to jest Polska, czy to jest Kukiz, czy to jest Kukizopis,
czy co to jest, ale to jest po prostu jakaś, przepraszam, totalna żenada. To znaczy ten człowiek w ogóle, ja nie wiem, powinien zniknąć z polityki, nie wiem, podać się do dymisji, zrezygnować, wycofać się z polityki dzień po tym, jak, ja nie wiem, w lustro powinien spojrzeć, nie wiem, przypomnieć sobie swoje, nie wiem, czy on zapomniał, ma kłopoty z pamięcią, ale to jest po prostu obrzydliwe. To znaczy już taki brak wiarygodności. I tutaj też, drodzy obywatele, obywatelki, jak ten człowiek wystartuje do Sejmu, a jeszcze nie wyklucza, że z PiSu wystartuje, to naprawdę powinien mieć zero głosów. Zero, po prostu no, rodzina, może nie wiem, bliscy ludzie, nie wiem, żona, kochanek, partner, kto tam jeszcze, wujek, to może 12 głosów, ale nie więcej. No to jest człowiek tak totalnie niewiarygodny, który tak nie należy mu ufać, tak się sprzedał, tak zdradził swoje ideały, ja go nigdy nie lubiłem, ale coś tam sobie bredził. A teraz po prostu coś tam sobie bredził i teraz bredzi 180 stopni w drugim kierunku. No przepraszam bardzo, no obrzydliwe po prostu. No. Znowu się uniosłem, ale to jest dla mnie głęboko nieetyczne, kiedy człowiek po prostu publicznie oszukuje i robi w konia wyborców, bo to podważa zaufanie do demokracji. Uważam, że Kukiz szkodzi demokracji. Po prostu przyczynia się do kryzysu demokracji i tego, że ludzie, którzy na niego głosowali, mogą powiedzieć, aha, no, głosowałem na typa i typ mnie totalnie oszukał. To znaczy jest to... Co ja mam brać udział w tych wyborach, skoro politycy, na których głosujemy, totalnie oszukują, tak jak pani Pawłowska, tak? Ta, co przeszła z Wiosny do Porozumienia. No, człowiek głosuje na panią i myśli sobie, aha, no przecież ona mówiła, że jest na przykład za strajkiem kobiet, za progresywnymi poglądami, taka pani idzie do Porozumienia i z dnia na dzień sobie w klapie miała wcześniej błyskawice, po czym nagle się zaczęły jakieś religijne pojawiać rzeczy. No przecież to jest coś tak obrzydliwego, że mi się to po prostu w głowie nie mieści, przyznam się, że ja może jestem jakiś, tak jak mówię, jakiegoś innego piasku ulepiony. Zbyt moralny jestem, zbyt etyczny. Zorak pisze, że Kukiz to mały piesek w porównaniu z Korwinem. Znaczy Korwin jest obrzydliwy, ma wstrętne poglądy, jakiś też, nie wiem, czy on tak gra, czy to jest, czy on tak szczerze, na przykład jego pogarda dla osób z niepełnosprawnościami albo dla kobiet, to jest coś szokującego. No jest jakoś konsekwentną te obrzydliwości właśnie od 30 lat. Natomiast Kukiz najpierw miał się do jakiegoś wielkiego, prawda, antysystemowca, po czym otwarcie podlizuje się władzy, tak? No i Inkwizytor słusznie mówi, że jest to facet, który wprowadził faszystów do Sejmu, to znaczy Kukiz. No, taka jest prawda, to on tych Winnickich w pewnym momencie oswoił, wprowadził to z jego list. No, to też jest prawda swoją drogą. Z Kukiza taki antysystem jak z polskiej demokracji demokracja. No obecnie są demokracją faktycznie w Polsce nie za wesoło. Kukiza nazywam tak, jak się sam kazał nazywać, jak zostanie politykiem Paweł Lewa. No tak, tutaj trudno o komplementy. Małgorzata Praszkę był przeciw systemowi przed 2015 roku, za systemem PiS jest za proste. Mnie najbardziej dziwi, że Kukiz wierzy Kaczyńskiemu, bo że napisze. Ale czy oni nie są siebie warci? Kukiz chyba po prostu stał się takim rasowym politykiem. Wyszło mu, że już nie wejdzie sam do Sejmu. No i co on ma? Jakie on ma wyjście? Z PSL-em się pokłócił, więc już nie wystartuje z PSL-u. Chce wejść do Sejmu, to będzie startował z listy PiS-u. No. Przy okazji poprze tam PiS w jakichś najbardziej obrzydliwych decyzjach, co nawet Gowin się będzie brzydził. No i tyle. No. Zaciśnie tam ręce, później się umówi jeszcze. W umowie będzie, że mu Kaczyński da, nie wiem, 500 tysięcy na kampanię wyborczą i tyle. No. Więc cóż, Miszalkę Kukiz to w sumie jest antysystemowy, zapis to też partia antysystemowa. Żadnej partii jeszcze nie udało się zniszczyć tylu instytucji państwa. No w tym sensie to tak, aczkolwiek no system, w sensie system władzy, no PiS reprezentuje władzę i to z takim mocnym tego słowa znaczeniu. Mateusz Noga z Kaczyńskim lubią się winka napić, Kukiz powiedział Jarkowi, że ładnie śpiewa. Swoją drogą trochę po nim Jarek pojechał, to znaczy trochę go upokorzył, tak? To znaczy takie, bo Kaczyński o nim powiedział, że no w sumie ten pan to ładnie umie śpiewać, no, czyli taki pożyteczny idiota, no. Tak go trochę Kaczyński przedstawił i w sumie trochę wyszło, że to prawda jest, no jeżeli Kukizowi nie przeszkadza, że ktoś traktuje go jak pożytecznego idiotę, no to cóż, to niech będzie tym pożytecznym idiotą. Kolejna sprawa, żeby nie było, że ja tutaj śmieszkuję dzisiaj, tylko poważna sprawa, mianowicie zamrożenie płac w budżetówce. Zamrożenie płac w budżetówce, moi drodzy, w 2022 roku płace w budżetówce mają być zamrożone, ta rzekomo propracownicza, socjalna partia Prawo i Sprawiedliwość, która dba o pracowników, nawet nie dba o swoich pracowników, nie dba o pracowników budżetówki, inflacja rzędu 5%, a tymczasem się okazało, że żadnych podwyżek ma nie być, czyli ma być realna
obniżka płac. Julo pisze, że Kukiz nie wprowadził, bo już byli LPR, Romek Brunatny, Młodzież Wszechpolska, zapomnieliśmy, że gdzie LPR teraz, w PiS. No niby tak, ale z drugiej strony Winnickiego no to jednak wprowadził Kukiz, tak? No ale pamiętajcie o tym zamrożeniu płac w budżetówce, dlatego że PiS bardzo dużo mówi o tym, jaki jest socjalny i nawet część z was mówi, no, że PiS sobie kupuje ludzi, a w tym wypadku nawet sobie nie kupuje ludzi, bo obniża im realnie pensje. Pracownicy budżetówki, pracownicy polskiego państwa mają mieć obniżone realne pensje o 5 punktów procentowych, czyli o 5%, czyli w tym wypadku PiS wręcz działa na szkodę polskiego państwa, czyli dba jakby o siebie, dlatego że ci panowie i panie ze spółek Skarbu Państwa mają mieć pensje podnoszone i te pensje są podnoszone, tymczasem płace w budżetówce mają być obniżane, mają być cięcia też na samorządy, więc na przykład pracownicy socjalni mają mieć obniżane wynagrodzenia, nauczyciele mają mieć bardzo złą sytuację, nie dbają o służbę zdrowia, więc tam, gdzie rzeczywiście są podejmowane różne ważne działania, tam gdzie chodzi o ludzkie życie, o ludzkie zdrowie, opiekę socjalną, opiekę nad osobami starszymi, nad osobami z niepełnosprawnościami, to tam PiS oszczędza. Natomiast jak chodzi o różnych tam prezesików spółek Skarbu Państwa, no to się okazuje, że proszę bardzo, pieniążki się znajdują. Paweł Lewa, a to ktoś kiedyś odmroził pensję w budżetówce po decyzji Millera, nie przypominam sobie, pracowałem kilkanaście lat w budżetówce. Skoda! Znaczy w budżetówce jest od kilkunastu lat bardzo źle, to jest prawda oczywiście, chociaż te pensje realne w budżetówce rosną, tylko one nie są waloryzowane, czyli w części rosną, a w części nie rosną. Tyle tylko, że PiS mówił o dobrej zmianie, a przypominam, że teraz inflacja jest najwyższa od lat, jest w ogóle najwyższa obok Węgier w Unii Europejskiej, więc jeżeli teraz PiS obniża realne wynagrodzenia o 5 punktów procentowych, o 5%, bo inflacja jest bardzo wysoka, no to się słabo dzieje, no. A szczególnie w dobie koronawirusa, no ci ludzie mają często nowe obciążenia, na przykład pracownicy socjalni, tak, jest bardzo ciężko, tak, są różne obostrzenia, są różne wydatki, no to wypadałoby chyba podnieść, a nie obniżyć, tak mi się wydaje. A proszę, Klet, dlaczego budżetówka ma mieć podwyżkę? Jak ktoś nie jest zadowolony z pensji, to może zmienić pracę, czyż nie? No szczerze powiedziawszy, uważam, że generalnie jak pracujemy ciężko, to należą nam się jakieś pieniądze godne. Jeżeli rosną ceny szybko, no to byłoby chyba źle, gdyby na przykład nauczyciele akurat mieli oberwać szczególnie mocno, pracownicy socjalni, pracownicy opieki zdrowotnej. To są bardzo ważne zawody i uważam, że to są właśnie ci ludzie, którzy powinni mieć podnoszone wynagrodzenia. I ja muszę powiedzieć, że ja bym chciał, żeby polskie państwo właśnie przekazywało środki głównie na te strategiczne właśnie zawody. I uważam, że na przykład opieka, na przykład szkolnictwo, to powinny być podwyżki. To co, no mają zmieniać pracę, ma być jeszcze mniej pracowników opieki zdrowotnej, jeszcze mniej pracowników socjalnych, jeszcze mniej nauczycieli. No to co, no to niedługo już w ogóle podupadną te branże. I co wtedy, jak pan sobie wyobraża polski system oświaty, czy służby zdrowia, czy opieki społecznej. Tak, jeszcze mniej tych pracowników. Tak już mamy prawie najmniej w Unii Europejskiej. Jak inkwizytor słusznie pisze, że pracownicy MOPS-ów często zarabiają tyle, co ich podopieczni. To jest jakiś po prostu wstyd. Wstyd, znaczy to jest jakiś szok. Słuchajcie, jeszcze trzy czy cztery rzeczy, tak wam wymienię, bo mamy już tylko kilka minut. Zmiany w podatkach się sypią, tak? Ogłaszano, się wspierali, część lewicy poparła, część tam liberałów skrytykowała, a tymczasem już dzisiaj widzimy, że być może z tej wielkiej rewolucji podatkowej w ogóle nic się nie zmieni, wcale nie będzie, bo się tam Gowin zdenerwował, już koalicji w zasadzie nie ma. Małgorzata Prążkę słusznie mówi, że niech nie zarabiała, a potem płaczmy o niskim standardzie usług publicznych. No właśnie o tym mówię, tak, że niech zmienią pracę. No i później właśnie mamy jakość usług publicznych taką, jaką mamy. No niestety sam to często doświadczam i widzę. Niską, po prostu niską, coraz niższą. Kolejna rzecz trochę humorystyczna, włamanie na konto Dworczyka. Teraz wychodzi na jaw, że chyba u tego Dworczyka było bardzo dużo na tym koncie. Po Facebooku zaczął krążyć prawo jazdy i dowód osobisty Dworczyka, nawet jakieś dowcipy typu weź kredyt na Dworczyka. Nie zazdroszczę Dworczykowi, ja bym był w ciężkiej panice na miejscu Dworczyka, bo rzeczywiście można sobie na dowód osobisty różne rzeczy, jakieś chwilówki, nie chwilówki, ale to strasznie źle wygląda. Nie wiem, kto ośmieszył tak Dworczyka, no ale jeżeli rzeczywiście na jego prywatnym koncie były jakieś tajne papiery, a ponoć były, no to słabo to wygląda, niezbyt profesjonalnie, no ale ta władza w ogóle nie jest jakaś nadmiernie profesjonalna. Warto uzupełnić Dworczyka tutaj z Terleckim. Wiele nie powiem odnośnie tego jej wymiany zdań z Cichanouską i cała ta sprawa, natomiast
No jest to bardzo dziwne, że Terlecki sobie pozwala na jakieś takie wypowiedzi, że jeżeli prawda ta Cichanowska przyjedzie do Trzaskowskiego, no to ona w ogóle nie reprezentuje polskiej racji stanu i w związku z tym niech sobie lepiej pojedzie do Moskwy. Tak na marginesie, kilka dni wcześniej Cichanowska była u Dudy, niejakiego Andrzeja, więc to w ogóle trochę przestrzelił Terlecki. Ale co ciekawe, okazało się, że pozycja Terleckiego jest tak mocna w PiS-ie, że nikt mu nie podskoczył, nie powiedział, że było to głupie po prostu, co on powiedział. Więc tutaj jakby poziom konformizmu, jakiejś takiej bezrefleksyjności w PiS-ie, czy posłuszeństwa jest bardzo duży i lęku wobec pana Terleckiego. Tak na marginesie, Terlecki to jest jakaś, nie wiem, czy mu się przyglądać, to jest niesamowita postać, bo to jest facet, który no nie chce tutaj rozpowszechniać jakiejś też narkofobii, tak, że on cały czas wącha ten klej, czy bierze heroinę i jest nietrzeźwy. Też momentami tak trochę wygląda, ale ten facet rzeczywiście jak już mówi, to mówi albo chamsko, albo głupio. Jest potwornie agresywny, jest potwornie arogancki, no jest strasznie hamowaty wobec wszystkich i jest zarazem szefem klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dziwne bardzo, szczerze powiedziawszy, tak? Ja muszę powiedzieć, że no wielu rzeczy nie rozumiem. Tutaj rzeczywiście w polskiej polityce dziwi mnie Kurski, dziwi mnie pani Staroń, dziwi mnie pan Czarnek i Terlecki też mnie dziwi. Dużo mam takich zadziwień, może ja jestem rzeczywiście jakiś naiwny, że jak ktoś jest bardzo niemądry, to uważam, że nie powinno go być w polityce. No, partia rządząca ma inne ode mnie zdanie. Jest ciekawe zdanie, ciekawe badanie było jeszcze odnośnie tego, kto powinien być następcą Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, czy widzieliście. I się okazało, że uwaga, uwaga, Mateusz Morawiecki prowadzi 33%, na drugim miejscu Beata Szydło 14%, na trzecim miejscu Elżbieta Witek 11%. I tak, znowuż uważam, że to jest wynik posłuszeństwa elektoratu, bo to było w elektoracie pisowskim, elektoratu pisowskiego wobec Kaczyńskiego, który ewidentnie namaszcza Morawieckiego, ale z drugiej strony mnie to dziwi, muszę wam powiedzieć, bo przecież ten Morawiecki, jakby nie było, to jest w gruncie rzeczy taki typowy, właściwie on pasuje do partii Petru, nawet nie Platformy, do Petru, przecież to jest facet, który jest wzorcowym banksterem przy Morawieckim, po prostu to Petru to nawet jakieś małe miki, to był jakiś tam doradca bankowy, a ten to prezes banku był, który miliony zarabiał, po prostu wille, domy, oszczędności milionowe, po prostu zarobki w pewnym momencie, to on tam chyba ze 2 miliony rocznie zarabiał Morawiecki, więc po prostu milioner. A mimo to elektorat pisowskiego kupuje, to jest dosyć, muszę powiedzieć, niesamowite, tak, że elektorat pisowski kupuje Morawieckiego, który, nie wiem czy pamiętacie, on był w ogóle w tym momencie w Radzie Doradczej obok Tuska, on stamtąd się w ogóle wywodzi, to jest niesamowite też, jak facet zmienił poglądy, a z drugiej strony jest dla mnie niesamowite, jak Morawiecki kłamie, to jest zadziwiające zupełnie, facet kłamie jak, chyba jest lepszy niż Macierewicz, bo Macierewicz tak jakby kłamie i wygląda to strasznie wiarygodnie, jak on kłamie. Kłamie, że tak ma te, Macierewicz ma te oczy tak strasznie wytrzeszczone, jakby wziął jakąś amfetaminę, czy nie wiem co, jakiś mocny narkotyk i tak kłamie rzeczywiście takim bardzo mocnym głosem, a Morawiecki ma trochę inną strategię. Morawiecki kłamie tak, nie zmieniając w ogóle tonu głosu. Mów tak ekspercko kłamie, więc nawet nie jak wariat, tylko tak ekspercko. To jest dość ciekawe nawet, że on aż tak kłamie, robi to przynajmniej, że sprawnie i to jest trochę jak TVP Info, tak, że ludzie nawet jak mu nie wierzą, to jednak pewien osad z tego zostaje, więc pod tym względem warto o tym pamiętać. I cóż jeszcze, bo ostatnim zdaniem muszę wam powiedzieć, sukces pewien osiągnąłem, więc na koniec wam powiem rzecz optymistyczną, chociaż kontekst jest pesymistyczny, mianowicie po śmierci rodziców zobaczyłem, że wszystkie właściwie w Polsce firmy oszukują i próbują zarobić na klientach. Na śmierci rodziców też najpierw PKO BP nie chciało zapłacić za pogrzeb rodziców z ich konta, nic wpłacić. Wreszcie się udało, jak napisałem o tym na Facebooku, a teraz to samo mi się udało z firmą Inogi, która chciała się wzbogacić na śmierci moich rodziców i przesyłała do nich, nie do mnie, rachunki. Ja już dawno otworzyłem nowe konto, ja wyzerowałem, a oni chcieli cały czas faktury jakieś zaległe na moich zmarłych rodziców, chociaż zamknąłem konto rodziców, chociaż wszystko zapłaciłem, oni chcieli. Napisałem o tym na Facebooku i się przestraszyli jednak, boją się zasięgu. Natomiast mówię to o tym, żeby wam zreklamować pewną inicjatywę. Myślę o tym, żeby rzeczywiście jako związkowa alternatywa, więc kończę serio, zrobić jakieś takie centrum
wsparcia dla konsumentów, bo wydaje mi się, że większość właśnie spotkała z tym, że różne firmy, i przepraszam, jak chcecie, to mnie pozywajcie, ale różne firmy typu PZU, właśnie typu PKO BP, czy PKO SA, czy Orange, czy Play, wszystkie niestety korporacje, a to dorzucają wam jakieś tam, nie wiem, ubezpieczenia, o które nie prosiliście za 20 zł, a to jakieś rachunki po czyjejś śmierci was obciążają, a to wam jakieś wymyślają sobie faktury, których musicie się później tłumaczyć, i wydaje mi się, że warto byłoby się tym zająć, więc myślimy na tym, żeby jako Związkowa Alternatywa też wejść w tą problematykę, bo uważam, że to jest nie fair po prostu, że te firmy tak się bogacą i uważam, że to jest na masową skalę. Tam jest mnóstwo nieprawidłowości, na przykład, nie wiem, czy zauważyliście, nie można się dodzwonić do działów reklamacyjnych. W Polsce nie istnieje coś takiego jak działy reklamacyjne, do nich trzeba pisać, nie można dzwonić. Nie ma też kontaktu z działami prawnymi tych dużych korporacji. Również trzeba pisać, nie można zadzwonić i skonsultować. To jest moim zdaniem złe, naganne i to powinno być zmienione i na poziomie ustawowym, i na poziomie jakichś po prostu dobrych praktyk, i o to postaramy się walczyć. Tu widzę, że jeszcze piszecie o naszym drogim premierze. Pierwszego dnia Bóg stworzył ziemię, drugiego Morawiecki przepisał ją na żonę. No więc może to w ten sposób skończę o sprawczości naszego drogiego premiera, no i o tym, że jednak te jego praktyki są dość naganne i nie daje dobrego przykładu obywatelom. Dobra, słuchajcie, bo zbliża się 23, późna bardzo godzina. Ja to chodzę spać koło 2-3, więc ja to jeszcze będę trochę na nogach, ale większość z was pewnie niedługo idzie spać, więc życzę wam dobrej nocy, żebyście nie mieli koszmarów, miłych snów, wszystkiego najlepszego, dobranoc. Reset Obywatelski.